Ej, rebiata. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej kryptowalutowej niedzieli z Majkiem. To już jest 158 odcinek z tej serii. Witam płeć piękną, witam wszystkich brzydali. Co to będzie, jak się rynek dzisiaj nam zawali? Ale oczywiście pamiętajcie o tym, że nie wpadniemy w kłopoty. Mike kreskę wam postawi i wszystkie wasze fundusze od spadków wybawi. Także słuchajcie, zaczynamy oczywiście od kreseczki. No, tutaj akurat ja zasłaniam. Weź się naganiaczu, schowaj. Dobra, naganiaczu, to teraz co? Stawiamy kreskę, nie? Grubą kreską odcinamy tutaj i proszę, odbicie i tu proszę, tu demon. Druga trajektoria to the moon, a tu weźmiemy jeszcze to the moon. Generalnie rzecz biorąc, proszę bardzo, kreska postawiona. Dlaczego mi nie przychwytuje całego ekranu? To jest dobre pytanie. A co ja włączyłem? Pulpit, ekran drugi, dobra, no. Aha, dzień dobry bardzo. W RMF FM, nie? O, proszę, jak przychwytywało. O, dobra, naganiaczu, możesz już tutaj się pojawić. Odpowiem na standardowe pytanie numer jeden. Nie wiem, kto będzie dzisiaj gościem. Nie wiem, czy będzie Maciek, nie wiem, czy będzie Kamil, nie wiem, czy będzie Magda, Rafał Zorski, Sylwester Suszek, Władimir Putin, ten od Pfizera i tak dalej. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Zapraszam wszystkich. Kto wpadnie, ten wpadnie. Kto wpadnie, ten wpadnie i trudno. Dobra. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, słuchajcie. Na kanale Mike Satoshi, jeżeli sobie wejdziecie, wpiszecie to sobie tutaj Michał Satoshow. Nie znalazło. No dobra, to trzeba wpisać Mike Satoshi. Wchodzicie na kanał, wchodzicie do karty społeczność i tutaj jest licytacja na Mikołaja. Daję wam jeszcze godzinę do 21. Można walczyć o tego bawoła. Dwuuncjowa srebrna najwyższa oferta w tej chwili jest 1100 Paweł. W momencie, kiedy ogłoszę i tak dalej. Także za dokładnie półtorej godziny o 21.30 wlatuje coś nowego. Pokażę wam to. Wiem, srebrzaki, mnie nie bijcie, bo ja nie dostałem kapsla do tego. Słuchajcie, to nie jest moneta. Może ja to sobie powiększę. O 21.30 już zdjęcia zrobione i tak dalej. Coś takiego i co ciekawe, z tego co mówiła Silver, to nie jest moneta, to jest sztabka w kształcie monety. Z tyłu wygląda to tak. Takie, świeci się jak psu jajca. No i generalnie to dzisiaj będzie, to dzisiaj licytam. Naganiał pisał, tak, pisałem do niego, także. No zapraszam, wszystkich zapraszam, tak, tak. Teraz słuchajcie, jeśli chodzi o Mikołaja, wracając jeszcze do takich rzeczy parafialnych. No, czy mam zapalniczkę? Oczywiście, że mam. Słuchajcie, na Mikołaja udało się zebrać już 105 tysięcy. Ja zmieniłem, tu był cel 100 tysięcy. Nie wyłączy się to. To wszystko od razu trafia do Mikołaja. Cały czas wpłacacie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie przypiąć wiadomość. W czacie. Jeżeli ktoś będzie miał, chciał ochotę, to jak najbardziej będzie mógł. Nadajemy też na Facebooku i na YouTubie. Pamiętajcie o tym dodatkowo. To jest adres Ethereum, na którym jest jeszcze 1468 ETH, 69,5 prawie Litecoina, 0 prawie 3 Bitcoina, a jeszcze likwidację. Zajrzyjmy też przy okazji na likwidację, jak już jesteśmy. No. Czas obalić demokrację, więc zajrzyjmy na likwidację. Dobra, słuchajcie. Likwidację w ciągu ostatnich 24 godzin. No 150 baniek wyparowało, 50 baniek z Ethereum, z Doge'a 25 baniek. Kto dźwignią wojuje, od dźwigni ginie, nie znasz jak się gra, to nie graj ty stary, wiadomo. Czy Tuska zaprosiłeś? Panie, ja nie zapraszam ludzi z Wehrmachtu. Także tak, wiecie o co chodzi z wygaśnięciem transakcji na Binance? Miałem ustawiony poziom sell all, transakcja mi wygasła i nie mogę zrobić z tokenami na koncie, bo dalej piszę, że mam zero. O, być może teraz Binance przechodzi jakiś upgrade. Jeżeli jest jakiś problem, pisz do supportu i czekaj, aż się odezwą. Tobie przede wszystkim należą się podziękowania za to, że ile dla niego robisz. To wam się należą podziękowania przede wszystkim.
Wam się należą podziękowania, bo to Wy tak naprawdę tutaj w większości. Ja też oczywiście wrzuciłem tam swój przysłowiowy kieliszek chleba, może trochę więcej niż kieliszek chleba, nawet niebieskiego Jaśka kilkukrotnie. Także tak, słuchajcie, co dalej? Dzisiaj na kanale, wiem, widziałem zalogowany Jan, to twoje. Dzisiaj na kanale wrzuciłem też, były szpilki na Bitcoinie, wczoraj było z kryptowoltami w plenerze. Zamówiłem sobie mikrofonik z WLAV, tak się nazywa ten chyba mikrofon z firmy Didi. Już wam pokażę. Produkty. Profesjonalne mikrofony. Nie, to nie są profesjonalne mikrofony. To są. Chyba tutaj będzie w lawalirach. Od tego sobie zamówiłem. WLAV-a z przejściówką, oczywiście od razu na małego jacka. Taki zestawik fajny. Nie pamiętam który, a to są te przejściówki. Całkiem profesjonalne, z tym kocim futrem, także. Scotta z Maine Coona robili te futro, także nagrania kolejne będą już bez szumu wiatru. No, to jest to. Słuchajcie, co do całej sytuacji na rynku. Ja wiem, że część z Was może mieć brązowo w gaciach. Powiem tak. Ja wiem, że jest ciężko patrzeć na to, że rynek spada, że ktoś wszedł na górce. I tego typu rzeczy. Czy znam się coś na fotowoltaice? Od strony teoretycznej się znam oczywiście jak najbardziej, przecież skończyłem elektrotechnikę, a jeśli chodzi o stronę praktyczną, nie montuję. Teraz tak, wracając do tematu tego, co się dzieje na rynku. Słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje z portfelami grubasów. Cały czas puchną, tak? Wracając do wykresu, dlaczego grubasy pakują kiełbasy, nie? Słuchajcie, no powiem tak. No tu ta kreska, która się prawie ułożyła we wzrosty. Zobaczymy, jak tu będzie. Powiem tak, słuchajcie, to nie jest pierwsza korekta. Może ja przejdę na dniówki i ja wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, od początku tego roku mieliśmy tu chociażby 30, prawie 28% korekt. Później 26-36, później jeszcze 18, oczywiście tutaj wieszczą, no bo wiesz, Stasiu, poprzebiliśmy tutaj poprzedni lokalny dołek, to znaczy, że trend zawrócił. Gówno zawrócił, nic tam nie zawrócił, wszystko będzie dobrze, ile razy już mówiłem, przy każdej korekcie, wiecie, przy każdej korekcie, no, także, wiecie co, to tak trochę jest. Jak jest tutaj, nie? Jak jest tutaj, o, jest sobie Bitcoin, sobie tak rośnie, wszystko fajnie, no dobra, o tu kupił gość, nie? O tu sobie kupił, załóżmy. Zwińmy to. Kupił sobie tu gość. Dobra, tutaj spadło trochę, korekta doszło tutaj, dobra, jestem traderem, o! Ja tutaj jestem, rynek Warren Buffett, idę do bufetu. I kupuję sobie kiełbasy, nie? Spadło trochę. No dobra, tylko korekta, ja jestem traderem. Nie ma problemu, będę niedługo milionerem. A tutaj, o, spadło, ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię twoje. No, to jest właśnie młode osoby na rynku, tak? Które niedawno zaczynały, nie? Także... No, na spokojnie, nie ma się czego bać. Jeśli chodzi o świnie, to świnia przy takich wzrostach później się skorygowała, nie? Kto kupował, ten kupował. Mike mówi, że zaprasza wszystkich, kto będzie, ten będzie i tak zapyta. Tak, widziałem, do Warszawy na razie się nie wybieram, a jak się będę wybierał, to dam znać. Kiedy planszówki w niedługim czasie? Mikrofon z futrem prezesa. Dokładnie, sam żem tego kota golił. Gdzie najlepiej w Jamstoku wypłacać anonimowo PLN, skrypto, Bitomat czy Kantor? Jakieś miejsce do polecenia? Możesz zajść do CoinLaba. To jest Kantor chłopaków, którzy ja ich osobiście znam, którzy współpracują, którzy sponsorują nam Kryptostok. Co chciałem powiedzieć? Pamiętajcie, że kwota, której nie wymaga weryfikacji, to jest 15 tysięcy euro. Powyżej tej kwoty musicie się zweryfikować, jeżeli Kantor nie robi weryfikacji.
to oczywiście narusza prawo, co nie zmienia faktu, że w majestacie prawa od zysków kapitałowych z kryptowalut powinno się płacić podatki. Jeśli chodzi o bitomaty, w Białymstoku masz i Flyinga, i dwa bitomaty z CoinLaba. Jeden masz w galerii Alfa, nie, w białej, drugi masz w galerii M, chyba Piotr i Paweł tam. Dodatkowo masz jeszcze shitcoiny, chyba na ulicy, w centrum samym, przy dawnym kinie Pokój, tam niedaleko. W swoim logo masz logo VeChaina. Nie wiem, czy to jest logo VeChaina, po prostu tam ktoś tak mi grafik zrobił, tak? Tak mi grafik zrobił. No i cóż. Ale no, rząd w swojej zajebistości sprawi, że te 15 tysięcy euro coraz więcej PLN do wypłaty anonimowo. No to aż socjalizm każdemu równo od nosa utrze, bogatych zdusić jutro, a biednych pojutrze. No. Będzie wam, zobaczycie. Wam to nie, bo wy tu jesteście świadomymi tutaj użytkownikami. Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy beneficjenci programów różnego rodzaju i żyjący z tych programów, bo oczywiście dostawać, jeżeli coś dają, szczególnie na dzieci, to trzeba być durniem, żeby nie brać, ale jeżeli ktoś tylko z tego żyje, no to sorry, no to sorry. To dostaniesz tak, no. To ma być w Łodzi spotkanie, nie. Teraz tak, jeśli chodzi o spotkania. Kryptostok będzie, już spoglądam sobie na ten, Kryptostok będzie, słuchajcie, 14 maja. 14 maja będzie Kryptostok, czyli pierwsze spotkanie w Białymstoku. To po pierwsze. Po drugie, na wakacje planujemy drugie spotkanie Kryptonarodu i będzie ono w centralnej Polsce. To nie znaczy, że będzie w Łodzi. No sobie takie koło wyznaczmy. No centralna Polska. Będziemy szukać dobrej rzeczy o BCP za chwilę. Dlaczego ty się tak bronisz od botów? Bo ja nie potrzebuję botów. Ja sobie zarabiam bez botów. A jak ktoś chce grać na botach, to niech gra. Nie ma problemu. Oczywiście będziemy... Nie, dla każdego. Słuchajcie, jeśli chodzi o... To jest smutne, tak, że znowu mamy wojnę polsko-polską, tak? Fanatycy Smoleńska kontra przeciwnicy Smoleńska, tak? I ludzie się napierdzielają, tak? Zwolennicy szczepionek kontra antyszczepionkowcy i znowu się napierdzielają. W ogóle... Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma ochotę się zaszczepić, to niech idzie i się zaszczepi. Ja nie widzę tutaj problemu. Ja absolutnie nigdy nie byłem antyszczepionkowcem. Nie wierzę w te wszystkie bzdury 5G. Gdzie te ptaki padające, tak, od 5G? Przecież 5G chodzi i co? Ale generalnie takie szczucie jednych na drugich to jest rządzenie polityków. Tak że generalnie rządzi się. Jeśli chodzi o XRP, właśnie, ten temat, do którego miałem wrócić. Jeśli chodzi o XRP, to generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, czytajcie ze zrozumieniem. Wczoraj Ripple i Brad Garlinghouse w wywiadzie powiedział, że niczego nie wyklucza, że oni są otwarci na pomysły i teoretycznie jest możliwe spalenie tego XRP, ale to nie znaczy, że oni już to robią, także tak to wygląda. Jeśli chodzi o Celsius World, czy ktoś kupował za kartę kredytową? Nie kupiłem. Jeśli chodzi, kiedy ostatnia rozprawa XRP, nie mam pojęcia, ile będzie się ten... Wiesz co, Grzegorz Kowalik, jeśli chodzi o politykę, ja mówię i będę mówił o tym, ponieważ uważam, że zawsze może się trafić ktoś, komu może się oczy. Dobra. Dogecoin 0.25. Cezary G nadaje na żywo. No i co z tego? No i co? No. W polityce warto mówić, jest to... No. Czy ja się szczepię? Ja jestem ozdrowieńcem, więc nawet gdybym się chciał zaszczepić, to na razie 6 miesięcy mam pauzy. To ma być Kryptostok 18. Wydaje mi się, że 18. Mogę się mylić, musiałbym sprawdzić, a może 15, nie pamiętam w tej chwili. Z tego, co czytałem w najnowszych badaniach, od 11 do 13 miesięcy odporność się utrzymuje. No, ale zostawmy. Czy kojarzysz NKN? Nie znam. Teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o BCP, bo o to pytaliście... BCP już wypuściło giełdę, ona już zaczyna ruszać, na razie to są takie powolne rozruchy. No i co z tego, że ma większą oglądalność? To niech se ma, no, mam to wywalone na to, no, większą oglądalność, no. Bo co, bo, esz to, szkoda gadać, nie będę się odnosił. No. Tak, widziałem napis o Maćku z Kryptoekipy. Już wielokrotnie mówiłem, że Maciek, jak ma ochotę wpaść, niech się odezwie do mnie. Na razie się nie odezwał, więc na siłę za kimś ja nie będę chodził, nie?
wracając do tematu BCP, także powoli to rusza. Od tego filmiku, jak bezpieczną giełdę od gościa, który nie wiem, co on tam narobił, ale giełdę i zawinął się z ludźmi, no to jest trochę chichot losu. Nie liczy się oglądalność na Amerytary Car Life. Teraz tak, wracając jeszcze raz, kolejny raz do BCP. Powiem w ten sposób, jeśli chodzi o BCP, to tak jak mówię, powolutku tutaj ta giełda rusza, dajcie jeszcze trochę czasu, aż przyjdzie rozruch, za chwilę będą kolejne w tle, w tle można sobie po prostu gdzieś tam, pojawia się blockchain za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Chcę wyjść 80% z mniejszych krypto do większych. Co lepsze, ETH, Link, ADA i DOT? Powiem w ten sposób, no tutaj spojrzeć, ktoś pytał Cardano kontra Polkadot. Cardano już w tej chwili coś ma, a Polkadot co ma? Polka Starter, nie? Projekty Polka, które są robione na ETH. Z tych dwóch par, gdyby tak postawić Polkadot kontra Cardano, to ja bym wybrał Cardano, no ale... Nie myślałeś, żeby zaprosić chętnych widzów na live jako gości? Myślałem o tym pomyśle i będzie on zrealizowany w przyszłości. Także na razie jeszcze nie. Ja uciekam z top 100 do dalszych market capów. No każdy ma swoją strategię. Cardano oczywiście bardzo długo trwa, ale się rozwija na spokojnie. Także tutaj myślę, że może być nieźle. Teraz tak, tu ktoś wymienił ETH, Link, ADA i DOT. No to najlepiej to rozrzucić po trochu, nie? Chili's podobno ma mieć kolejne współprace niedługo, więc to może pompować tokena CHZ. Ja go ostatnio sobie kupiłem. Chyba jestem na minusie, a może nie. A ostatnio była Magna, to ona będzie wpadać co jakiś czas, także. Cześć, cześć, witam. Czy mam jakąś wiedzę na temat Pirate Coin? No to był projekt, który. To był projekt, który działał, jest anonimowy. I generalnie rzecz biorąc. Nie mam zamiaru zapraszać żadnych promotorów byłych, czy nawet, czy obecnych piramid finansowych i innych gównoprojektów. Także jeśli chodzi o pirata, ja kiedyś dawno o nim usłyszałem, ale nie zainteresował mnie jakoś tam specjalnie ten projekt. ETH też namiesza niedługo. No zobaczymy, jak wyjdzie ETH 2.0 i będzie działać, to faktycznie można mieszać. Każdy ma prawo poruszać nawet trudne dla niektórych tematy, zwłaszcza na własnym kanale. No tak, dokładnie. No, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam poruszać, a czego mam nie poruszać. Jak komuś się nie podoba twórczość, którą ja robię, no to po prostu wychodzi i nie ogląda, nie? Także tyle w temacie do powiedzenia. W Celsjuszu odsetki masz cel w tokenach, czy... Nie, ja biorę nie w celach, ja biorę w tokenach, w takich, jak inwestuję. O, witam, panie covidowy kelnerze. Zainwestowałem 26 tysięcy w BTC, straciłem 3 tysiące. Sprzedaż teraz i wyjść jak spadnie, a to już jest twoja decyzja. Jeżeli uważasz, że to jest koniec, to sprzedawaj wszystko, wychodź ze stratą. Kup se jakiegoś pół świniaka i pół litra i będziesz przynajmniej szczęśliwy. Nie zastykaj bez ruchu, bo sprawdzam, czy mineta nie zerwało. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale coś mi się wydaje, że alty są trochę znudzone BTC-em i idą swoją drogą. Niektóre idą, niektóre nie idą. Kiedy podasz nazwę nowego kanału? Ja już podałem tę nazwę nowego kanału, a podam dopiero, kiedy będę miał szatę graficzną do niego i pierwszy film się pojawi, wtedy podam oficjalnie. 40 parę osób potrafiło znaleźć. Pytanie do odcinka dotyczącego Liquidity Pulse. Położę tam 1000 zł na jedno BNB plus 20 k i po miesiącu to wycofam, to dostanę z powrotem 1 BNB i 20 k równowartości. No wycofasz swoje środki, no to być może jakieś opłaty transakcyjne poniesiesz, ale generalnie środki swoje odzyskasz. Gdzie najlepiej stake'ować altcoiny? To wszystko zależy od altcoina. Mike, przy jakich poziomach będziesz wychodził z ETH? Prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Co myślisz o nowym polskim projekcie Basket? Powiedziałem, że mi to nie interesuje. Moim zdaniem projekt nie ma, posiada odpowiednich licencji na prowadzenie tego rodzaju działalności. No ale wy róbcie co chcecie. Gdzie ty szukasz nowych projektów? Maciek, będzie o tym film na kanale. Najróżniejszych tych. Troszeczkę możesz zajrzeć na filmy, jak analizować projekty w playliście. Możesz coś powiedzieć o VeChainie? Czytałeś jakieś informacje o Bayer, BMW i szczepionkach? Czy może mieć to zastosowanie? No być może blockchain będzie to śledzenie łańcucha dostaw, nie? Także tak to wygląda. Słuchajcie, no na ten drugi kanał trafiają osoby, które śledzą i słuchają tego, co mówię. Ucichło GGC, tak, dokładnie.
COVID im bardzo dużo namieszał. Oni cały czas działają, ale faktycznie GGC na razie nic się nie dzieje. Mam tam jakieś pozycje, jakby jakiś flash crash był ustawiony i tyle, nie? Czy myślisz, że teraz jest dobrze kupować BTC? Ja uważam, że na long term zawsze jest dobrze kupować BTC. Jeśli chodzi o Tencent, to myślę dokładnie to samo co w baskecie. Nie interesują mnie te dwa projekty. Trochę ignorancją powiało, ale o czym mówisz w tej chwili, Paweł S? O, strong to jak strong, to tylko do Mortalosa. ETH w tym cyklu nawet nie drgnęło takie wzrosty, że to żadne wzrosty. No ETH mocno. Ostapowicz dalej nagania. No ich nagania, mam to wywalone na to. Gdzie kupujesz koszulki? Podaj link. Ta koszulka jest z BitBeya. To jest ze sklepu BitBeya. Akurat ta. Część dostaje, część kupuje. Wspierajmy rycerza Mikołaja, jak najbardziej. Jakiś nowy projekt typu AMPL. Co, airdropa by się chciało, nie? Co myślisz o wodę z Lichenia? Jest dobra do picia, jest dobra do jedzenia, nie? Czy słyszałeś o Game Starter, polski projekt? Oczywiście, przecież to kudłaty robi, nie? Czy przyglądasz się ekosystemowi Solany? Nie przyglądam się. Co myślisz o Tezosie? No to jest bardzo fajny, solidny projekt. Chyba nawet security token. Mam Tezosa, coś tam dostaję. Co chwilę coś tam kapie z niego. Czy masz swoją teorię co do XRP? Był o tym film na kanale, można zajrzeć. Tak padał dzisiaj śnieg u mnie. Gdzie trzymać stabilne w czasie BESY? No różnie możesz trzymać. Możesz trzymać na Celsjuszu, na Exodusie, na Crypto.com. To już zależy od tego, jak tam sobie. Czy mają bluzy w BitBeju? No musisz zajść na sklep i zobaczyć. Co do tokena BitBay nie mam żadnych informacji. Czy mam XRP? Oczywiście. To jest chyba trzecie albo czwarte saldo posiadanie moje po Bitcoinie i Ethereum. Czy nadal wierzysz w smartki? Ja tego nie traktuję na wiarę. Uważam, że ich produkty są całkiem fajne. A token to nie jest papier wartościowy. Tu nie kupujesz udziału w firmie, nie? Co myślisz o Yielda? Robiłem o tym filmie. Czy narysowałeś krechę tak na początku live'a? Dlaczego nie rozwinę się, jeśli chodzi o basket i Tencent? Już mówiłem o tym. Uważam, że projekty, to co chcą zrobić, wymaga nadzoru regulacyjnego i uzyskania odpowiednich licencji. Pośrednictwo finansowe wymaga odpowiednich licencji. Jeżeli regulator się tym zainteresuje, chyba że już otrzymali. Z tego co wiem, to nie. Jeżeli myślicie, że można robić projekt kryptowalutowy i uniknąć regulatora i nadzoru, to później się to bardzo źle może skończyć. Kiedy film o szukaniu nowych projektów? Myślę, że w tym tygodniu. Mam tam dwa filmy jeszcze do nadrobienia. Nie znam Unilayer. Czy znam projekt VRA? Nie, nie znam projektu VRA. Czy uważasz, że BTC jeszcze raz zleci? No kiedyś pewnie zleci, czemu nie? A czy można stracić na dodawaniu płynności? No tam jest ten impairment loss, czyli strata, jak to tłumaczyć, niezupełna. Kto jest określony mianem naganiacza? To wiele osób, żeby to tylko jedna. Trzeba czekać na kolejne rozprawy XRP, ewentualnie spalenie. Nie wiadomo, czy oni to spalą. No, więcej osób mówi, że oni nie będą tego palić. U ciebie, Mike, widzę, że kreski zawsze pionowo w górę. Oczywiście, że tak. Ja jestem Bitcoin optymistą, maksymalistą i tak dalej. No maksymalistą to może nie. Orientujesz się, gdzie można bezpiecznie stake'ować LTC z większym API niż na Binance? A probiłeś na Celsjuszu? Nie ma przypadkiem na Celsjuszu? Co sądzisz o projekcie Stellar? No posiadam... Ja wiem. Czy kupisz sobie Porsche jak chwil konieczny? Nie, nie kupię sobie Porsche. A sobie kupię Stingera w przyszłym roku. Co byś powiedział o GamerCoin? MetaMask Trezor, tak będzie film. Za 4 dni Cardano. Mówiłem o tym w kryptoniusach, także słuchajcie. Oglądajcie te kryptoniusy, bo tam często mówią, nie? I zadajecie pytania, które były odpowiedzi. Skoro jedni sprzedają, a drudzy od nich kupują, to dlaczego cena spadna i rośnie? A dlatego, że cena aktualna to jest wartość ostatniej pozycji. Ty kupujesz od kogoś, to wystawi, a jeżeli będą wyższe oferty, to jak kupujesz, to są wyższe oferty, tak? Jeżeli masz na przykład kupiłeś coś za złotówkę, a chcesz znowu kupić, a cena jest 5 zł, no to podskoczy do 5 zł. 3,3 oczywiście, jakie 2,0. 2,0, panie, to jest dla kobiet. Masz jakieś zdanie łączeń? Nie znam. Phil zarobił na lemingach, to ma Porsche. No chwalił się, że z bardzo bogatej rodziny pochodzi. Czy słyszałeś, że Kamil to naganiacz? No oczywiście, ja też jestem naganiaczem. Wszyscy jesteśmy naganiaczami. Mike, wypowiedz się o IP1559. Być może zrobię o tym odcinek. Masz, mało mówisz o XIN i LML, nawet co uważasz, że to nie warto? Bo uważam, że to są skamy, które wylecą z BitBeya. LML nie wiem, ale XIN to jest upadły projekt. Dzięki za twoją twórczość, super praca, zdążę jeszcze cokolwiek napisać w BESie kryptowalut. Czy czeka nas krach i trzeba patrzeć? Być może w tym roku czeka nas krach, moim zdaniem jeszcze nie.
Siema, jak myślisz, ile pójdzie CRO jeszcze? No, trzeba szklaną kulę wyciągnąć, ale CRO dużo trzymam. Gdzie wyjeżdżasz na wakacje? Zobaczymy jeszcze. Celsius ma tylko apkę na tela. Niestety, ale ma być na komputer. Co myślisz o Iconie? O Iconie już bardzo temu mówiłem. Icon jest to ten. Tak, Stingera, tak. No. A może lepiej AGM-65 Maverick, nie? Może taką rakietę, nie? Czy coś się ruszyło z GGC? Nie. Czy coś kupić warto, czy nie warto, to nie do mnie to pytanie, to zapytaj tutaj doradcy finansowego. Dobra, trzeba zapraszać ludzi, bo mnie zaraz... jak tam się czujesz? Oczywiście, że wypocząłem po plenerze. Kocham szczerze browar w plenerze, jak to mówią. Czy było dziś coś mówione o BCP? Było. Proszę się cofnąć. Czemu tak mało na temat LTC i ZEK? No bo to są stare projekty, nic tam się specjalnie nie ten... No. Kto dzisiaj na live? Kurwa, no uwielbiam to pytanie po prostu. Uwielbiam to pytanie. Ja chyba dzisiaj, wiecie co, chyba wezmę po prostu i takie przykleję. Na live dostają zaproszenia Zenek Saper, Czesiek Szpadel i inne takie tego typu osoby. No. Oj. Dobra, poczekajcie chwilę, to potrwa, nie czytam waszych komentarzy w tej chwili. Jeszcze muszę tu wysłać. Dobra, to już wysłałem. No. Dobra, czekajcie, muszę tutaj. Przez chwilę musicie mi dać czasu, żebym powysyłał ten. Wszystkim zaproszenia, a trochę tych ludzi wbrew pozorom jest, nie? Kto tam jeszcze? Sylwester? Dobra, jeszcze z Twittera. Słuchajcie, z trzech mediów muszę wysyłać. No i dobra, zasadniczo chyba... A jeszcze tego, XFA. Dobra. Chyba żeśmy porozsyłali wszystkim. Tak jest, dobra. Co myślisz o... Zilice? Niedziela z Majkiem ma charakter rozrywkowo-wypoczynkowy, ale pewnie coś wartościowego można zawsze usłyszeć. No, proszę sobie przeoglądać starsze odcinki, zobaczyć, czy można coś wartościowego usłyszeć, czy nie można. A jak kto komuś nie pasuje, no to w czym problem? A ktoś uważa, czy będzie szkoda, no to generalnie szkoda czasu. Opuść przybytek i nie zawracaj. Ja nie wiem, kto wymyślił, że ja mam głos podobny do Lepera. Ludzie, kochani. Czy nagrasz film ze swoją rodziną? Nie, nie nagram filmu ze swoją rodziną. Czy jeżdżę na motorze? Nie. Nie mam nawet prawa jazdy na motocykl. Czy Trust jest bezpiecznym portfelem? Chodzi o to, czy jest szansa, że jakiś haker ma z Podlasia ukradnie mi klucze prywatne. No, jeżeli masz do tego wątpliwości, to generalnie rzecz biorąc, trzeba sobie, proszę pana, trzeba sobie po prostu portfelem sprzętowym zabezpieczyć. O Horizonie jakoś nie mam zdania. BCP kupione po 001, ale zrealizuje 1.68. No ja też po 001 i po 002 kupowałem. No. Czy zatrzymanie XRP na Ledger można odebrać jakieś airdropy? Był wcześniej Monika FFM, był wcześniej snapshot robiony przez Flare Networks. Będą tokeny Spark, ale jeszcze ich nie ma. W drugim kwartale najprawdopodobniej w czerwcu będą. Wiecie co, może zaraz ja sobie poleję jakieś coś tam dobrego. Co myślisz o Dogecoinie? No Dogecoin, słuchajcie, do przesyłu fajnie. Do przesyłu fajnie, bo dosyć szybko to chodzi, jest tanie w przesyle. No ale tutaj inwestycyjnie, szczególnie no long term, pamiętajcie, jaka jest inflacja na Doge'u, nie?
Ledger S oraz X mogą być na jednym koncie. Oczywiście możesz mieć i dwa X i dwa S-y. Trzeba tylko zwrócić uwagę, bo tam jak dodajesz nowego Ledgera, to możesz nazwę jemu dać, żebyś nie pomylił później tych kont poszczególnych, żebyś wiedział, który BTC to na którym Ledgerze. Co myślisz o sieci HECO? Duża kasa w DeFi powtórzy efekt Binance Smart Chain. Binance Smart Chain ma taki efekt, bo za tym stoi giełda Binance. No i wiecie, no... Skrilla ja nie używam. Słyszałem, nie mam jakiegoś zdania, nie słyszałem o Secret Network. Czy uważasz, że od altcoinów można się uzależnić jak od bullmacherki? Oczywiście, od shitcoinów w szczególności można się uzależnić. VeChain dosyć solidnie, fajnie się tą rozwija i tak dalej. Co robisz, że zawsze tak korzystnie wyglądasz? Nie wiem, czy tak korzystnie, mam co do tego wątpliwości. Gdzie można zobaczyć inflację danego coina? Dobre pytanie, trzeba poszukać na informacji o projekcie, może jest jakaś strona. Znoszę obostrzenia, przypomnij, kiedy będzie spotkanie w centralnej Polsce? W wakacje, panie, w lipcu lub sierpniu. Będę na pewno dawał znać. Polecam dokupić Tethera przed wejściem na Coinbase, liczę na Coinbase Effect. Na Coinbase Pro, proszę pana, na Coinbase Pro Tether wchodzi, a właściwie wraca. Czy kryptowaluty to hazard? No powiem w ten sposób, w bardzo wielu przypadkach tak, szczególnie granie na dźwigni. Granie na dźwigni to jest hazard. Moja waga w stagnacji, dokładnie. Jak jest stres przy modlitwach, medytacjach, czy no... Na bóle duszy i ciała czosnek najlepiej działa, a gdy jesteś w chwili wątpienia, napij się wody z lichenia. Jaki jest stres przy spadkach? Niekoniecznie trzeba było przelać na giełdę Hiro. Wystarczyło mieć na własnym portfelu i samemu odzyskać. Można... Czy myślisz, że SafeMoon to scam? Nie wiem, arbitralnie nie chcę stwierdzić, ale tak to wygląda. Że jest to piramida finansowa. No ale zobaczymy, może się mylę. Lark Davis mówił, że uważa, że to jest Bitconnect 2.0. Kupiłem Doge za 0.39. Na razie trzymam i mam w planie trzymać, póki... Uważasz, że może się... Nie, no trzymaj tego Doge'a, co ci tam... No... Pamiętajcie, że Bitconnect był bardzo wysoko. Czy spekulacja to kradzież? Absolutnie. A dlaczego? Ktoś cię zmusza do grania na rynku? Czy myślałeś, żeby wydać tomik z rymowinkami? Powiem więcej, będzie taki tomik i to będą i wyrymowanki, i shorty. Mam już opracowane. Co sądzisz o Uniqli? Film o Uniqli w przyszłym tygodniu. Pak Global Protocol ty znajesz? Jeśli tak, to jakieś dwa zdania o tym. Coś kiedyś słyszałem, ale nie mam żadnego zdania. Czy lekarz może grać na giełdzie? Podobno politycy nie mogą, a reszta? Wydaje mi się, że tego... Znaczy, słuchajcie, oni mogą grać, tylko Bitbay ma taką wewnętrzną zasadę, że nie przyjmuje polityków. To jest zasada Bitbaya. Nikogo więcej. Czy przewidujesz ATH XRP w tym roku, czy to już koniec? No jeżeli Bitcoin będzie rósł i faktycznie bańka nie pękła i będzie wszystko rosło, no to myślę, że jeżeli sprawa z SEC-iem się zakończy, niezależnie jak się zakończy, to myślę, że jak najbardziej możemy zobaczyć ATH. Czy nie uważasz, że nie będzie 4-letniego cyklu BTC? No ale mamy odpęknięcia bańki. 18, 19, 20, 21. No być może będzie super cykl, zobaczymy. Jaki procesor w głowie, panie? Intel Core i7766. No. Podobno będzie na Binance, czy taka giełda wprawdza projekty, które wprowadza na listy. Jak dasz odpowiednio dużo kasy, to pewnie nie sprawdza. Już mówiłem o lekarzu. Co sądzisz o TKO i Alice? Nie mam w ogóle. Czy znasz Christophera Jaszczyński? Nie znam Christophera Jaszczyński. Co sądzisz o Uniswapie? No poza tym sam w sobie Uniswap to jest genialny pomysł i bardzo fajna zdecentralizowana giełda. Chociaż, cześć Aci. Chociaż rujnują to opłaty na Ethereum. Czy to prawda, że Ruscy chcą wysłać Ilona Maska na Księżyc? Nie, ja słyszałem, że Rosjanie i Chińczycy chcą zbudować bazę na Księżycu i wydobywać surowce. Tak słyszałem. Co sądzisz o Eski? Fajny projekt. Pytanie, co to jest supercykl Bitcoina? Supercykl Bitcoina to jest coś takiego, w czym jaka grafika do dwóch monitorów 165 Hz. A co za różnica, ile herców ma monitor? Może mieć i 240. Binance sprawdza mocno projekty, kasa nic nie daje, kolejka jest na 600 projektów na wejście na Binance na ten moment. A skąd, powiedz mi, Zyziek, masz takie informacje? Rozmawiałeś z jakimś projektem, który chce wejść? Rozmawiałeś z Binance'em? BCP, coś może powiedzieć w skrócie, giełda ruszyła. Pundiex, no co, spadło, był pump i był dump, nie? Wylądowało wyżej. Zapraszam do Paryża. Panie, w Paryżu to tam białych ludzi nie ma.
Już kiedyś prosiłem o pozdrowienia dla żony, a dzisiaj damy radę z pozdrowieniami dla syna Olafa. No oczywiście. Syna Olafa. O, cześć, panie bardzo zły moderatorze. Jak zapatrujesz się na sytuację w Turcji, ucieczki z giełdy z kasą? No co, zrobili exit scam. Super cykl, wracając. Nie szukam airdropów. A airdropy na darmowe crypto.org.pl. Tak była kreska. Ludzie, przychodzicie pół godziny po ruszeniu live'a i pytacie się, że była kreska. Ja sobie przewin do początku i zobacz. Jeśli chodzi o supercykl Bitcoina, jest taka teoria, że przez dodruk pieniądza, przez to, że gospodarka jest ratowana na siłę funduszami. Ja nie jestem rasistą, ja wszystkich nienawidzę tak samo. Jeśli chodzi o supercykl Bitcoina, to że nie pęknie bańka, tylko będzie szło dalej, tak? No jest to jedna z teorii, tak? Czy mam jakąś wiedzę na temat projekta Freecoin? Tylko taką, że będą palić tokeny. Ja nigdy nie jarałem i nigdy nie jaram żadnych rzeczy. Cygara czasami palę od święta. Mike, podziwiam cię za jedno, że masz nerwy do tych pytań. Już obrosłem grubą skórą. Nic się nie dzieje na GGC. Ile razy jeszcze będziesz o to pytał? Gdzie jest powiedziane, że zawsze musi być kreska na początku? No to jest taka tradycja na live. To tylko spekulacja, bo KuCoin podawał jakiś czas temu, że ponad 150 projektów ma w kolejce ESKI, na niby potwierdził. No to więc ja podpowiem troszeczkę, jak to wygląda na Binance. Jeżeli nie chcesz zapłacić bardzo dużych pieniędzy, to generalnie musisz uzyskać opinię z dwóch lub trzech jurysdykcji na temat swojego coina. Binance oczywiście security tokena ci nie wprowadzi, ile byś tam nie zapłacił, nie? Czy masz jakiś ulubiony alkohol? Tak, whisky. No. Puść sobie kawałek, kłamiecie jak umiecie od młodej dziewczyny, albo se przesłuchaj. Zenfius, nie mam. Kiedy airdrop na Lisku? Nie wiem. O Jezu, kochany, wiesz co, nie wiem, Aleksander, naprawdę? Naprawdę? Nie zrozumiałeś ironii? Czy należysz może do pokolenia woke? Najlepszy alkohol to jest duch puszczy. No już nie przesadzajmy z tym. Jak to jest być miliarderem? Jak będę miliarderem, to wtedy powiem. Masz ulubioną kuchnię, na przykład, panie, ja jestem Polakiem i mi najlepiej dla mojego organizmu pasuje to, co jest polskie. Schabowy, ziemniaczki, suróweczka, proszę pana. Czy zrobiłbyś jakiś poradnik o optymalizacji, co? I bezpiecznym inwestowaniu. Wpłaty, ustalone progi. Wczoraj wspomniałeś strategii wypłacania. Tak, o wypłacaniu będzie. Metody wypłacania i tak dalej. Pozdrawiam Szkocję. Czy to prawda, że Ripple będzie palił XRP? Oni nie wykluczyli takiej możliwości. Czy będzie palił, to nie. Najlepsza seria to w plenerze. Fajnie się tego słucha i ogląda. Będą kolejne odcinki. Będą teraz regularnie. Czy będą to jakieś pieniądze zarabiane? Panie, nie ma żadnych pieniędzy. To wszystko tylko jakieś takie internetowe pieniądze, nie mają wartości. Nie używałem tradebota, nie używam tradebotów. Whisky z lodem, kolą, czy to samo? Nie, proszę pana, to zależy od whisky. Scotch on rocks. Whisky prawidłowo to jest na kamieniach i 10% wody, proszę pana, odpowiedniej temperaturze. Ile na klatkę wyciskasz? Mój rekord 152,5. Kiedyś mówiłem, a jak to jest być milionerem? Normalnie, no. No. Czy słyszałeś o planach Atomic Swap'a? Nie słyszałem. Czy myślisz, że CRO będzie jeszcze palił tokeny? Tam jest cały program palenia tokenów. Mam polski organizm i piję whisky. Uważasz, że Polacy whisky nie robią? Proszę pana, whisky to jest samogon. Nie wiem, czy wiesz. Czy ETH osiągnie poziom 5000 dolarów? Jeżeli bańka będzie się rozwijała, to oczywiście jak najbardziej, jest to realne. Jeśli pierogi, to ja najbardziej lubię z kapustą i z grzybami pierogi, ale lubię też z owocami. 1000 osób ogląda, a mało lajków. Właśnie, gdzie są łapy w górę? Bo przestanę gadać i puszczę wam muzykę przez następne 2 godziny. Ciekawe, ile Mike polskiego ziemniaka... Pana, zimniory, kartofeln? To są dobre rzeczy. Póki Ripple ma przewagę, to niczego nie spalą.
VAT69 to chyba polskie whisky. Polskie whisky też robi chyba Palikot. Nie wiem, czy on spalił już tego kota, czy nie. Dodatkowo jeszcze... Oczywiście, że więcej. Proszę pana, za dużo free... czego? FRR da? No. Czy zbierasz jagody albo grzyby? Oczywiście, że zbieram. Jagody, grzyby, jadalne jak najbardziej. A co powiesz, że gdyby analiza techniczna działała, to gra na giełdzie miałaby sens tylko za pomocą błąda? Jeżeli by ta analiza techniczna działała i można było to zaprogramować, to każdy by wygrywał, nie? Czy widziałeś dramę z zaorskim traderem? Nie wnikam, takie nie interesują o takie rzeczy. Czy jesteś Marsjaninem? Nie, nie jestem. Marsjanina to już kiedyś była pokazywana. W książce telefonicznej jest. Czy byłeś kiedyś w Gdyni? Dobre pytanie. Chyba nie. A Robert... Nie, on się... Marcin Miller? Nie. Robert... Kurde, jak on się nazywa? Marcin Miller? Ten od taki whisky. On nie robi własnego whisky? Jakie whisky najbardziej odpowiada twoim kubkom smakowym? Powiem szczerze, ja generalnie z takich shitcoinów to to jest Jasiek. Ale lubię też Monkey Shoulder. Lubię też Paszporta z takich dokoli. Czy byłem na Białorusi? Tak, byłem na Białorusi. Red Rubber? Nie, to jest Barbelucha najtańsza. Miałeś może... Nie, Pirate Chain nie miałem, mówiłem o tym. Pozdrowienia proszę na Mikołaja wrzucać i będę pozdrowienia. Marcin... Nie, to nie Marcin, to... Kurczę, jak on się nazywa? Przypomnijcie, ten co kanał... Tomasz Miller, o przepraszam, Tomasz Miller, bardzo fajny kanał. A on nie robi whisky? Bo tak mi się wydawało. Skąd ty bierzesz te teksty i powiedzonka? To albo na bieżąco wymyślam, albo generalnie rzecz biorąc. To nawet nie whisky, tylko bourbony. Bourbon to chyba jest Jim Beam i chyba te amerykańskie bourbony są, nie? Wydaje mi się, że to są bourbony. Kto wygra twoim zdaniem SEC czy Ripple? Ja obstawiam jednak na Ripple. O Jezu, bo jak się nie ma, co się lubi, to się chleje, co to się lubi, co popadnie, nie? No. No właśnie, bourbon to z kukurydzy, a Walker nie jest z kukurydzy robiony, no. Mam na Ledger Wing od Trona ponad rok i nie umiem na Binance wysłać. Napisane, że muszę zarejestrować adres z Binance, już wysyłam na adres Trona w Ledger, to dochodzi. Napisz do mnie maila, bo nie wiem. Jack Daniels, ja nie lubię Daniels, ani tych amerykańskich tych. Może szybka partia szarów, nie. Słownik SIT ma 2024 słowa angielskich, 24 daje kombinację, aha. Ale to nie chodzi o SIDA. 2024 do potęgi. Rafał mocno zawyża. Tam chodziło o ilość chyba kluczy prywatnych, bo to jest 2 do 256. Weźcie, zostawcie tego zaorskiego i tradera. No niech se tam się napierdzielają. Jakby to było najważniejsze na świecie. Czy warto dziś kupić hodl BTC i dać potomnym za 10 lat? No to twoja decyzja oczywiście. Long term zawsze... A, 24 do 2024. Czy potężne kopalnie już zarobiły na transakcjach oraz wciskaniu swoich coinów? Czy dalej lecimy z powrotem na 3800? No, życzę ci powodzenia, tak. 3800. O, tu jest 3800. A gdzie moderator zniknął? Kolację je. Też wybieram się do Rajgrodu niebawem. Super. Jaką będzie miał wartość dolar 2019 między 2025? 1 dolar 2025 to pewnie będzie kilka albo kilkanaście dolarów 2000, chociaż może przesadziłem. Może 2 dolary. Zobaczymy, ile dodrukują. O, Marek Jakubiak, o właśnie. Czy nie planujesz rozwijać kanału w innej dziedzinie? Na przykład robiłbyś co niedzielną gotowanie z Majkiem? Nie, to jest drugi kanał do tego. Co trafi na twoje portfolio w najbliższym czasie? Dobre pytanie. Czym teraz jeździsz? Citroenem C4 Grand. 1.6 THP. Do mojego portfolio nie wiem, czy coś nowego trafi. Trudno mi powiedzieć. Chyba raczej już nic nowego na razie. Może jakieś coś tam trafi ciekawego. Czy można podłączyć Ledgera do istniejącego już adresu na MetaMask? Nie, nie, nie. Słuchajcie, jeszcze raz. Wy
nie zabezpieczajcie Ledgera, Metamaska Ledgerem, wy podpinacie swój Ledger i te klucze prywatne, które są na nim, do Metamaska. To nie jest tak, że to ten adres, który masz na Metamasku, to nagle się magicznie zabezpieczy Ledgerem. To tak nie działa. O Hexa to pytajcie X grosza. Czy to prawda, że co roku są spadki w okresie wakacyjnym? No zajrzyj na rynek i zobacz, no. Czy było już pytanie o smartki? Haskiego kup. Czy będziesz robił chipa w Stingerze? Nie, w 366 koni w zupełności wystarczy. Demont prędkości skończył mi się wiele lat temu, jak mi kobieta pod koła wyjechała w poprzek samochodem. Zmienia to punkt widzenia. Czy jeśli dziś o pierwszej w nocy Bitcoin zamknie świeczkę poniżej 50 tysięcy, to technicznie prawdopodobnie spadnie 44-47. No to pytaj techników. Czy gigantyczne kopalnie zarobiły na podatki prąd? Oczywiście, że zarobiły. Co sądzisz o FIO? Ma potencjał, nie mam pojęcia, co to jest. Nie, znaczy, czy polecam tego Citroena? On jest na silniku BMW. Nie polecam tego Citroena, bo tam generalnie trzeba co chwilę zawory czyścić przy każdej wymianie oleju. To jest bezpośredni wtrysk paliwa i generalnie nie jest tam nic dobrego. Kiedy Stinger? W przyszłym roku. Od lat 50. widać na rynku spadki w miesiącach maj-październik. O, jest, naganiallo. Pamiętajcie, trzeba przywitać go słowami Promotus, Encyklopedius Promotus Maximus Rex. Pamiętajcie. Dobry dzień, no. Co tu jeszcze jest? Participants, dobra, pełny ekran i teraz włączamy wywiad. O, ale to nie... Proszę pana. Wpływ spożycia na wyniki tradera. Aha. A, bo ja nie włączyłem. Mów coś, no. O, teraz będzie dobrze. Teraz słychać? Halo, halo, halo. No, teraz słychać, widzicie. Czytacie z ruchu waru. Silent coina robimy. No właśnie, tak, no, dokładnie. No, nagadałem się. Także wiecie, podałem przed chwilą 5 walut, które zrobią 1000% w 3 dni. No, jak ktoś z ruchu warko czytał, no to gratuluję, jak ktoś nie, no to niestety. Przepadło. Cześć wszystkim, cześć. Gdzie żuk? Spokojnie, żuk będzie, ale to pewnie na przyszły rok. Na bear market żuka sobie skombinuje, no. No, ziemniaki na pakę i wiesz, kartofle. Czy znam projekt tak, po białym stoku jeżdżą, tak, czy nie jeżdżą? Nie. Znaczy gdzieś tam może i do kiedyś tam chyba, nie? Teraz już chyba przestali. Czekajcie, bo ktoś tu mi wysłał. O, ktoś płacił na Mikołaja. Pozdrawiam Zbyszka W ze Szczytnicy. Proszę bardzo, dziękuję za dotację na Mikołaja. No. Łapa w górę. Łapa w górę, dokładnie. Myślałem, że gumę żujesz, ale kto? Nie wiem. No właśnie, komentowałem Jogi, tak, widziałem ten fragment i tak jak powiedziałem przed chwilą, tylko Mike mnie nie włączył mi głosu, że no, nie zmienię jakby zdania pod względem tej platformy i tyle, nie? Ale o której platformie mówisz teraz? Waves Exchange. Waves Exchange, tam było w pewnym momencie nawet 60% na stablecoinach. No. W pewnym momencie jak po prostu no, ludzie brali pożyczki na potęgę i to ile w DeFi nagle tych pożyczek było branych, to był niesamowity wynik. I na Curve na przykład, z którego korzystałem, tam było 105% wiesz, na stablecoinach, nie? A Waves to wrzucał właśnie w takie firmy jak Curve i inne platformy. No i pobierał sobie z tego prowizja z racji tego, że tam łatwiej to można było robić, no to ludzie dostawali takie procenty, ale teraz te procenty spadły o połowę, także to nie jest nic nadzwyczajnego, czego byśmy na tym rynku nie widzieli. Nie? Jak ktoś chce w takie rzeczy wkładać kapitał, to niech wkłada, no ja tam część włożyłem i tyle. No. Witam Rafała. Jestem bardzo zły. Witam wszystkich obecnych i nieprzytomnych. Przytomnych też. O. Co? Słuchaj? Proszę, no będziecie słychać.
Tak. Słuchaj, słychać. Kolega wysłał ETH z giełdy na Trezor. Pomylił jednak adres i wysłał na ETC. Transakcja przeszła, ale coinów oczywiście nie ma. Czy można to jeszcze odkręcić? No oczywiście, że można. Jeżeli zależy, kto, do kogo wysłał na to ETC. No do siebie, na swój Trezor, portfel Trezora. No to oczywiście, to klucz prywatny może wyciągnąć tego adresu, na którym ma ETH i go sobie zaimportować w jakimś innym portfelu, na przykład w MetaMasku, jako ETC i będzie miał dostęp. A, jeżeli, a w Trezorze nie ma ETC obsługi? Ma, ale Trezor ma inną ścieżkę. A, i ma inną. Właśnie, jasne. Także tu trzeba zakombinować, ale do wykonania. Mhm. Moja karta CRO została zagubiona przez Pocztę Polską. Wyrobienie nowej karty koszt $50. Da się jakoś to obejść? Nie da się obejść. Musisz zapłacić. Ała. No tak. Trzeba to opłacić, taka opłata po prostu za wyrobienie. No jak gubisz kluczyk tam do szafki na basenie czy coś, to też trzeba jakieś tam opłaty. No dokładnie, zrobić. Oczywiście. Podobnie, to jest. No. Nie pytajcie mnie o inwestycje, bo ja w nic nie inwestuję. Co to jest Trezor Suite? Bardzo fajny program. Zdecydowanie go bardziej lubię niż Ledger Live'a. Znaczy nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby się przycinał to jak Ledger Live ma w zwyczaju. Nie rozumiem właśnie tych problemów z Ledgerami. Ja tam z Majkiem kiedyś gadałem, że ja nie mam problemu z tymi, wiesz, ani portfelami, ani z oprogramowaniem do tych portfeli. Mi to zawsze wszystko normalnie działa. No ale wiesz, no, na forum się wiele wątków przewijało na temat, no, właśnie tak. Ledgera. I ja też z Ledgerem miałem kilka razy do czynienia i za każdym razem jakieś quirki były, więc to generalnie... Słuchajcie, ja i S-a korzystam i X-a. I za wyrobienie karty nie płacicie nic, tam tylko stake'a trzeba zrobić, którego odzyskujecie. Dopiero później, po roku tam ta karta odnowienie, czy tam po iluś latach odnowienie tej karty kosztuje. Rafał, no, coś tu 2024 do 2024, coś tutaj. Nie, no to był żart, no oczywiście to jest 2024 do 2024. Ale wrzuć to sobie w kurde, dobra, robimy matematykę, dawaj, czekaj już. Daj mi tylko Mike Live tego, no. Szerowanie, to zaraz pokażę mi rozwiarką, ile to jest. Wolfram Alpha. Wolfram. O, Wolfram, to ze studiów. Wolfram Alpha jest bardzo dobrym kalkulatorem, polecam go szczerze, bo przydaje się naprawdę do wszystkich rzeczy. Nie macie, teraz, że się liczyło. Mogę szerować. Wolframa mam tutaj w tym okienku. Share, proszę bardzo. I teraz robimy tak. 24 słowa, z których każdy ma, żeby być jednym z 2000. Nie, przepraszam. 2048 możliwości do potęgi 24, bo mamy 24 słowa. I wynik. To jest 2,96 razy 10 do 79. Więc sprawdźmy taką zależność, czy to jest więcej niż 2 do 256. Odpowiedź brzmi true, to jest więcej niż 2 do 256. Zgodnie z przewidywaniami. Więc jeżeli ktoś uważa, że seed 24-słowowy nie jest tak bezpieczny jak tą przypowieść o ziarnkach piasków, o którą przytaczałem, to się myli. Koniec wykładu. Mi niebiecki bank zablokował kartę kredytową i nie mogę przelać środków na kartę krypto.com. Coś miał podobny problem. Ja nie miałem, ale powiem tak, jeżeli by to była karta debetowa, to wtedy możesz atakować bank. Ale jeżeli to jest ta karta kredytowa, to wtedy masz problem, bo oni mogą mieć w regu... Bo to nie jest tak jakby twoja kasa, ty od nich pożyczasz, to jest kredyt, tak? Kamil, jak to nie ma giełdy BCP, jak jest? No jest giełda. Jest giełda, działa, także możecie korzystać. Ile dostałeś funtów za ample? Proszę przeliczyć, proszę podać w funtach. Hypno się uparł. Dobra, dajcie mi share'a jeszcze raz. Będę na żywo będę szukał liczb. Share screen. Okienko teraz dla odmiany to. Tak, i wpisujemy w Google'a. Number of standard on art. Tak. Grinds of sand. O, tak będzie dobrze. Powinno nam coś odpowiedzieć.
Mieliśmy pierwszy z brzegu, Board Atlas jakiś. Gdzieś powinna być liczba, że... Ciach, 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 ciach. Dobra, obliczane, piaski mają 700 miliardów metrów sześciennych, czyli to jest od 2,5 do 10 sekstylionów. Sekstylion to jest 10 do której, bo nie pamiętam. Napisali, że 7,5 razy 10 do 18 chyba tak. Tak było dalej? Nie, tu ktoś napisał, że tam... No dobra, ups, coś mi się przeładowuje. Czekajcie, stop share, bo coś mi tu się dziwnego dzieje. Dobra, 2 do 21. Po naszemu to jest tyliard. Już wracam może, bo coś mi się tu przycięło przez chwilę. Po naszemu to jest dużo. Ale czekaj, zaraz porównamy to sobie. O, a czemu ja nie mogę okienka szerować? Bo zawiesiłeś szerowanie, zablokowali cię. Nie, czekaj, gdzie to jest? Czy można to jest. O, dobra, jest. Czyli tak, sekstylion to jest 10 do 21, tak? Czyli 10 do 21 i ma być tego, no załóżmy, że mało tego jest. 2,5, czy chcemy dużo, żeby było na jednej ziemi? Mało chcemy, tak? 2,5 razy 10 do 21. 2,5 razy 10 do potęgi 21. I teraz chcemy wiedzieć, jak to się ma do tej drugiej liczby, czyli 2 do 251. Więc podzielmy sobie po prostu, tylko damy mu nawiasy, żeby się nie pogubił. Ile to jest razy więcej? Tak, po prostu. Więc to jest, proszę pana, 4 razy 10 do 55 razy więcej niż ziarenek piasku na Ziemi, 2 do 256. Więc moja teoria każąca ci szukać tego ziarenka piasku na Ziemi 10 do 70, przepraszam, pomyliłem się o 20 zer. No, czekaj, co to było? Inne, bo to jest są szacunki, wszystko, więc oczywiście wziąłem inny szacunek przypadkiem. Tak, ludzie, dajcie sobie spokój, naprawdę. 2256 jest po prostu nie do wyrąbania i nie liczcie na to, że a może się uda. Szansa w totolotka to jest 1 do 13 milionów i ile osób, jak często to wygrywa. Więc pomyślcie sobie, że te 1 do 13 milionów to jest raptem 6 czy 7 zer do obcięcia z 70. No, sorry. No, czekaj, tam było jakieś pytanie. Czy można ustalić minimalne GWEI przy przesłaniu niewielkiej ilości coina RC20? Nie zależy mi na czasie, ale nie chcę, żeby transakcja została anulowana. Anulowana nie zostanie. Tak, będzie wisieć aż do usranej śmierci. Będzie wisieć, aż jej nie podbijesz, albo przestanie się rozgłaszać po jakimś czasie, bo ona z mempula będzie znikać co jakiś czas. Ale jak odpalisz portfel, to portfel ją grzecznie jeszcze raz podcastuje. Możesz ustawić nawet 1 gigawej, a możesz nawet ustawić mniej. Tylko, że w tym momencie pierwszy raz od pół roku mamy chyba poniżej 50 gigawej. Spadły też mocno, nie? Także bardzo fajnie. W końcu się te opłaty na Uniswapie i w ogóle transfery wszelakie się stały jakoś sensowniejsze. No bo gaz limit jest zwiększony. Ale no, to jest cały czas 50 gigawej, czyli 50 razy więcej niż mieliśmy rok temu na przykład, nie? Czy półtora. Gaz limit zwiększyli o 2,5 miliona, no to się bloki troszkę zluzowały, nie? Znaczy, zrobiły się większe po prostu, no, na tym to polega. Im no szybciej jest transakcje gaz, schodzą, nie? Bo w przypadku Ethereum ograniczeniem jest ilość gazu, jaki może być spalony w danym bloku. Nie ma limitu wielkości, tak jak to jest w Bitcoinie, tylko jest właśnie ilość, jak bardzo mocno może być skomplikowane. Co mi tu się z jasnością? Zwiększyli to opłaty na Ethereum spadły, bo zwiększyli wielkość bloku, najkrócej mówiąc. W filmie o Ledger mówiłeś o możliwości dodania na Ledger sieci Binance Smart Chain. Na ich stronie nie ma info, że można wysłać tokeny na BSC. Znaczy... Ale nie, no to podpinasz Ledgera pod MetaMask, tak. I MetaMask przełączasz na odpowiedni łańcuch i tyle. Tak się da, na samym Ledgerze nie da się. Ale nie obsługuje aplikacja, na Ledger Live chyba nie ma, tak? Ale na Ledger Live. Na Ledger jest aplikacja Binance Smart Chain, jest, no. Ledger Live jest, tak jak mówiłem, no,
do aktualizacji Ledgera. Tak jak przeglądarka Internet Explorer służyła do ściągania normalnej przeglądarki, tak Ledger Live służy do inicjacji Ledgera, a następnie używanie go z innymi portfelami. Dokładnie tak to działa. Dlaczego nie powiększą bloków jeszcze bardziej? Bo każde zwiększenie bloku w tym momencie w Ethereum powoduje coraz większą centralizację. No, Vitalik mówił, że i do 20 milionów mogą spokojnie teraz powiększyć. Nie? No, znaczy, no mogli nawet nieograniczoną ilość wielkości. Tak, dlaczego? Tak. 2 terabajty. Po co to ograniczać? Nie, to nie na wielkość, tylko moc obliczeniową. Ja wiem, tylko problem byłby taki, że zaraz by się pojawiły jakieś magiczne, kurcze kontrakty, które sam mógłbym napisać, które będą po prostu żarły gazu, ile włożysz, nie? No. Taki gasowy gaz burner. Ile przekażesz, tyle jest w stanie spalić. I ognia, no. Binance Smart Chain nie jest zdecentralizowany. To jest prywatny łańcuch Binance'a. Oczywiście. Kamil, co tam Uniqly? Bo ja dopiero będę film robił, a zaraz przejdę. Co Uniqly? Dzisiaj, wczoraj odpalili staking tokenów NFT, tam pierwsze 50 osób mogło się załapać. Dzisiaj możecie się załapać na whitelistę do też jakichś NFT-ków. Także jak ktoś tam chce się zapisać, to u nich na Twitterze macie info w tym temacie. No i jeżeli chodzi o spekulacyjną część, no to no, wszyscy są na plus, którzy kupili w pre-sale'u, public sale'u i we wszystkich tych sale'ach początkowych, to są tak grubo na plus. Także no, myślę, że nikt nie może narzekać w tym temacie. No raczej tak. Czy uważasz, że faktycznie Bitcoin to dzieło jednej osoby? Czy pojedyncza jednostka byłaby w stanie sama ogarnąć to wszystko? Oczywiście. Dałaby radę, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, Satoshi nie wymyślił nic nowego, tylko złożył do kupy działające elementy, tylko w sposób co najmniej wyjątkowy. Właściwie dołożył tylko proof of work, jak te kilka dodatkowe elementy i mechanizm konsensusu z tego powstały. Natomiast wszystkie pozostałe elementy, które są wykorzystane w Bitcoinie, on ich nie wymyślił, on ich nie stworzył, są po prostu wykorzystywane. Podpisy, haszowanie i tak dalej. To wszystko jak najbardziej geniusz swoją drogą, żeby wymyślić w ogóle taki konglomerat elementów, żeby faktycznie to mogło funkcjonować i całą ekonomię właściwie wokół tego, czyli to, że nagroda spada, że jest regulowana trudność i tak dalej, to są elementy, które normalnemu człowiekowi by do głowy nie przyszły. Teraz jak się na to patrzy, no oczywiste, nie? Ale to zawsze z takimi wynalazkami jest. Proste, nie? Przecież to tak no, powinno no, działać. To napisze, no. Przecież tego się inaczej nie da zrobić, nie? Jak ze wszystkim. Z kołem też tak mieli, nie? No kwadratowe też się kula jakoś, no. Trójkątne też może być. Trochę rzuca, ale spoko. Tak. Czy są ogólne jakieś moje wykłady na temat blockchain? Oczywiście jest moja playlista, już rzucam linkę, bo go pamiętam, bo jest bardzo prosty. https://bit.ly/Rafał/filmy. Proszę bardzo. InfoHex. No Hex to do X-grosza, no tutaj się nikt z Hexem nie zajmuje, więc. O. Mam zweryfikowany bilans dowodu osobistym, nie mogę zweryfikować adresu, bo mi go nie akceptuje. Jest możliwość kliknięcia, że nie jestem mieszkańcem Niemiec, albo ponowna weryfikacja adresu. Ale to masz co? Inny adres na dokumentach jednych i drugich? Jest różnica między tymi dokumentami, że ci, no bo tak napisałeś, że w sumie nie wiadomo, o co chodzi. Big Short, słaba no to pewnie z supportem się musisz skontaktować. No tak, no to będzie najszybciej do rozwiązania. A ten support działa tam teraz jak działa, więc no uwaga, jak będziesz musiał poczekać parę tygodni. Czy używacie przeglądarki Brave na Androidzie, jak oceniacie? Brave'a nie przestałem używać na telefonie, bo nie ma dodatków, których wymagam. Więc na telefonie ja osobiście mam Firefoxa, ale na komputerze mam Brave'a. I Firefoxa jako zapas, gdyby przypadkiem Brave za mocno psuł stronę jakąś, co mi się zdarza, no, rzadziej niż raz tygodniu, ale bardzo sporadycznie. Co tu było ciekawego, powiedzcie. No, ogarniamy na bieżąco. No, patrzę, ludzie... Kiedy tam, Rafał, właśnie tu pytanie o Big Short Bets, kiedy tam token tworzony? Token to jeszcze kawałek? Nie, no w Big Short Betsach sytuacja jest następująca. W tej chwili jest przygotowanie do odpalenia ostatniego pre-sale'a po niższej cenie.
Teoretycznie miał się właściwie odpadać w zeszłym tygodniu, ale mamy tam malutkie zamieszanie, jeżeli chodzi o integrację ze stroną, żeby to miało ręce i nogi, bo tutaj mamy będzie możliwość wpłaty nie tylko ETH, ale też w stablecoinów, żeby tą cenę jednak od razu była wiadoma dla tych, którzy nie chcą bawić się z ETH, ponieważ też ETH będzie, kurs ETH będzie brany z końca presale'a, więc może się zdarzyć różnie. Natomiast kolejnym etapem będzie normalny sale już po normalnej cenie i dopiero jak sale normalny się skończy, wtedy dopiero będzie dostępny token przez kontrakt, który będzie rozliczał te wszystkie wpłaty, które były wcześniej zrobione i równolegle będzie odporana wymieniarka na Uniswapie po cenie z ostatniego sale'a, z tego co pamiętam. Więc jeszcze do tokena mamy jeszcze tak dobre 2 miesiące chyba, czy coś koło tego. Jeszcze to potrwa faktycznie. Proszę. Czy jak projekty są budowane na Binance Smart Chainie, a Binance się zawinie, to czy wszystko, co było na tym chainie, padnie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tomaszu, ale tokeny można odbierać co tydzień po 4%, plus 20% na starcie, więc no dlaczego by to miało walnąć za te 20 tygodni? Dużo osób odbiera to na bieżąco i sobie gdzieś tam handluje, także to nie będzie wyglądało tak, że nagle przyjdzie ten 20 tydzień i koniec, nie? Dokładnie. Ale jakie tokeny w 20 tygodniu, bo nie wiem, co chodzi. W Uniqli, tym projekcie, tam jest po prostu vesting taki, że co tydzień możesz odbierać 4% tokenów, nie? Tak, kupowaliście. Tak, tylko że jak odbierzesz więcej niż 20% początkowe, co było możliwe w pierwszym tygodniu, to nie dostaniesz nagrody za przetrzymanie przez całość. Tak. No tak, tak. Więc jeżeli na tym bonusie nie zależy, to oczywiście można co tydzień wybierać i spuszczać, jak ktoś mówi w ten sposób. Kupowaliście BTC na coin. To już jest kwestia indywidualna, jak to chciał zainwestować i jak chce z tego wyjść. Skąd wy bierzecie jakieś giełdy? Chcecie kupić sobie BTC? Ja rozumiem jakiegoś mega shitcoina. Czemu wy nie kupicie tego, nie wiem, na Binance, na BitBayu, na Coinbase, na Bitrexie, tylko wyciągacie jakieś z dupy giełdy, o których... Największe krzaki jakieś. Tak. I później się dziwicie, że one nie wypłacają. Ja nie słyszałem, nie mówię, że to jest jakaś scam giełda, ale jest prawdopodobieństwo. No pierwsza słyszę o giełdzie CoinShare. No. Student coin wypłata na portfel, macie film. Chyba jeszcze nie można wypłacać. Chyba 9 maja. Tak. Mieli zwykłego RC20, bo jakoś inaczej jest? No dobra, whatever. Który film o blockchain od ciebie? Jest tego mnóstwo, nie widziałem nic bezpośrednio o blockchain. No jak? Nie ma nic bezpośrednio o blockchain? No bo blockchain jest kawałkiem technologii. Blockchain to jest co? Baza danych, w której kolejne informacje wymagają zapisania hasza poprzednich informacji. Koniec wykładu. No. Jak kupić BTC? Co chcesz więcej o blockchainie wiedzieć? Jak kupić BTC bez weryfikacji? No to pamiętaj, że... Bitomat lub Kantor lub od kogoś, tak? No bo jeżeli kupisz sobie przez Blika czy przez jakikolwiek coś online, to ślad pozostaje, tak? Jeszcze jest BISK ewentualnie. Jest BISK jeszcze ewentualnie. Ale tam też przecież szelewem bankowym trzeba płacić, tak? Nie, formy płatności są różne. Aha. Możesz na Revolutę na przykład. Tam jest dużo. Chyba Skrill właśnie SEPA, też jest, ale... To i tak wtedy idą bezpośrednio peer-to-peer, czyli ktoś ci płaci, nie? O, dlaczego... BISK to jest... No. Tam użyteczność tego mało się zmieniła od 2 lat. Tak. Dlaczego BCH nie odniósł... Znaczy poprawili, bo są... Dlaczego BCH nie odniósł sukcesu, skoro miał fajne, duże bloki? No... Bo górnicy go nie zaadaptowali tak, jak sobie panowie z BCH myśleli. Chociaż przez chwilę Bitcoin Cash ówczesny miał praktycznie tyle samo mocy, co Bitcoin obecny. Ale od tamtej pory to równia pochyła i w tej chwili to jest 1% chyba, czy coś koło tego. No, zapomnijcie o forkach mniejszościowych, naprawdę. No, chyba, że chcecie spekulacji, ale nie pytajcie, dlaczego one nie wygrały. Bo one przegrały dawno temu. No. Już to się nie zmieni. Nie ma takiej obciążliwości. Tak jakbyście się pytali, dlaczego ETC nie wyprzedziło ETH? No bo minęło za dużo czasu po prostu, na to już nie ma szans. Mimo, że jestem zwolennikiem ETC, to wiem, że po prostu za dużo rzeczy jest na ETH już zrobionych, żeby ETC miało w jakikolwiek sposób ETH przegonić. To se nie wróci, jak to mawiają Czesi. Tak. Szydłość TV wędkarstwo. Tak, najlepiej zacząć od małej kwoty i zacząć poznać mechanizmy, pooglądać, zdać sobie czas. Mówisz mi, rynek ci nigdzie nie ucieknie. Lisk Ontology Metal. Metalu nie znam, poza muzyką.
Ontology liskną fundamentalnie, fajnie to wygląda, tylko wiesz, no zobaczymy, czy tak jak zapowiedział Maksiu, czy będzie teraz kasa na marketing wydawana. Czy żałuję, że sprzedałem całe Nano i ono rosło kilka dni później, zamierzasz odkupić ze dołku? Chyba mnie mylisz z portfelem Kowalskiego, ja tak. Nano nigdy nie miałem i nie mam, więc więc tutaj pomyłka. No. Ale to weźcie pod uwagę, że dokładnie w ten sposób działa rynek. Jak tylko coś sprzedacie, to natychmiast jest pompowane. To jest, tam jest normalne. Halo, telefon, telefon, proszę kupować, on sprzedał. Tak. Tak, oj, prostu, będzie, oj, będzie płacz po tym SafeMoonie, oj, będzie płacz. Ja też na BitConnectie już wirtualne kopony odcinałem. Już liczyłem z arkusza kalkulacyjnego, ile ja dziennie tysięcy dolarów będę dostawał. Puf. No. Jeżeli mam wejść napis, czy wie, obecna wersja ma wbudowany działający portfel krypto. Nie używam wbudowanego, bo mam MetaMaska od dawien dawna i się do niego przyzwyczaiłem i nie mam zamiaru kombinować z wbudowanym Brave'a portfelem, bo nie wiem, jak on działa po prostu. Stary. Wbudowany w Brave'a to jest też MetaMask po prostu, tylko że go nie musisz doinstalować jako wtyczkę. To jest też MetaMask normalnie. A czyli co, ma zażytego MetaMaska normalnie? Tak, tak, tak. No, słuchajcie, słuchajcie, życzę wam sukcesu, naprawdę, na BitConnectie też ludzie zarobili, na każdym skamie i piramidzie finansowej niektórzy zarabiają, oczywiście zarabiają twórcy najbardziej, później ci, którzy wchodzili pierwsi, a zwykle jak się osoby łapią, to później po prostu wychodzi jak wychodzi, także... Kordek coś wspominał, że będzie coś tam marketingowe działania bardziej, oni co chwilę trochę bardziej się aktywni stali. Jeśli chodzi o BitBay, no słuchajcie, no póki co nie mamy drugiej takiej giełdy tej wielkości czy coś, żeby CEO, giełdy, szef przyszedł, żeby można było do niego, żebym ja mógł do niego zadzwonić i tak dalej. No BitBay jest ubezpieczony, jest z kilkoma licencjami i to nie gdzieś w Republiku, Timbuktu czy na jakichś Kajmanach czy coś. Więc tutaj co do obaw, co do zawinięcia się środkami. A w ogóle widzieliście takiego jednego pana uśmiechniętego, co z giełdą się zawinął i robił film o tym, jak bezpiecznie giełdę wybrać, czy coś takiego? A, mówiłem ostatnio na filmie, mówię, kuźma jaja, nie? To jest hipokryzja. No. Ja nie oglądałem tego, ale czy on przypadkiem nie powiedział, że jego giełda jest najbezpieczniejsza w tym momencie, nie? Nie było tak? Stamtąd żadne środki już nie wypłyną. No. Tak, słuchajcie, ja powinienem za to, że śpiewałem o Ampelfuncie, to powinienem też dostać bonus. No ja przecież ja tą nazwę wymyśliłem. Nie, no. mogę ci jednego tokena odesłać. No. Kurna, wiesz co, nie wiem co z tym zrobię, to jakoś tam dogadałem się. Ale nie miałeś Ampelfunta żadnego? Nie, akurat tam... Tak samo jak nie miałem, Kamil był moim mentorem, gdy robiliśmy pierwszy swap na Uniswapie. Kiedy pierwszy raz w historii robiłem swap i to był do tej pory jedyny. Bo wiesz, ja to robię na zasadzie takiej. Biorę telefon, słuchaj, to ja bym ci wysłał BTC, a ty mi kupiłbyś... Mam tu bańkę, potrzebuję kupić ten projekt. No, bo wiesz, bo ja to muszę się na tej giełdzie rejestrować, a ty masz tam konto. O refinance nic nie wiem. Idźcie do pana, który wam o tym powiedział. Tak, idźcie do tego, co wam ten. Token Chia, koncepcja Proof of Space and Time. Nie mam bladego pojęcia. Już ci mówię, to jest nowy. Wymyślili to producenci dysków twardych, żeby ceny urosły, bo pozazdrościli tym od kart graficznych i wymyślili, żeby tak jakiś burstcoin był, że kopie się na dyskach, że masz dużą powierzchnię, chyba trzeba mieć 10 tera minimum i ten. Mhm. I się kopie na dyskach. Nie, to dziękuję. Ale to już grali to na poprzedniej bańce. No. Jak to kto mówił o Reef? Ale to samo było, jak Sia się odpalało i który tam jeszcze ale był. Ty, ale Sia Coin fajnie działa tam. Nie, ten na Sia nie. To był inny projekt jakiś. Burst na Sia normalnie masz kopatki, normalnie Burst Coin. Burst, dokładnie. Czy będzie dzisiaj Zaorski? Nie wiem, zapytajcie Zaorskiego, zaproszenie dostał. Powiedzcie coś o One Inch. A co powiedzieć? Bardzo fajna, bardzo fajna wymieniarka. Jak mam coś wymienić, najpierw ja idę na One Incha. Jeżeli One Inch twierdzi, że jest najlepiej na Uniswapie, to wtedy ewentualnie używam Uniswapa. A jeżeli znajdzie coś ciekawszego, to wymieniam na One Inchu. Bardzo przyjemne. A jeszcze jak się ci używa, właśnie kupiłem ostatnio chi, bo było tanie. Niskie fi było, kupiłem chi, będę wysokie fi, będę coś wymieniał, to będę sprawdzał, jak to działa. No. Ale według zasad... Ile kosztuje dysk 10 terabajtów? Ja za
Iron Wolfa Pro zapłaciłem 1100 zł chyba, ale za talerzowego oczywiście, bo SSD no, taki... Ja lubię takie pytania. Nie ma takich. Nie ma takich. Jest, znaczy SSD... Pisanie jest. Tej samej frazy w Google by znalazło tak, cenę po prostu. Tak. Nie, powiem ci tak, Rafał. SSD, znaczy nie SSD, to już jest ten dysk na slot, na PCI, jakie się wsada, 13,8 terabajta, ale on kosztuje chyba kilkanaście tysięcy złotych. To bez sensu. Kupiłeś się ode mnie, sprzedawałem ostatnio. A czemu sprzedawałeś ostatnio? Ci, skoro akurat on ostatnio właśnie jest najtańsze od uj czasu. Jaka jest rzeczywista wartość market cap? 100 razy niższa. Nie wiem, czy 100 razy niższa. Oczywiście market cap kryptowalut jest zdecydowanie mocno mnożenie, ja się tutaj zgadzam, mnożenie ilości, liczenie wartości projektu jako ilość monet w obiegu razy ostatnia cena jest kompletnym idiotyzmem, tak? Można by było, jeżeli można by było stwierdzić, że wszystkie ordery na zakup są prawdziwe, to można by było ewentualnie posumować głębokość rynku, tak? Za ile możesz opierdzielić dany projekt? Myślę, że wyszłaby pewnie 1/3 tego, a w shitcoinach to w ogóle by wyszło po 5%. Chyba nawet. Nie. A myślę, że mogą być mniej. Ale to nie znaczy, że 1% by wyszło, że z dwóch tam bilionów dolarów wyszłoby 2 miliardy, tak? Czy tam 20 miliardów. Nie, nie, no aż tak nie przesadzajmy. Nie wiem, czy ktoś robi taką estymację. Ciekawe, trzeba by było wygooglować, czy jakaś estymacja prawdziwego market capu krypto była. No to by trzeba było kogoś w order bookach, w ofertach kupna i to jakoś sumować, ale to naprawdę, to roboty, ja obstawiam, że to jest mniej niż 10% tej całej sumy, którą się podaje. No. Moderator fryzjery zamknięte, a ty piękny fryz, wytłumacz się piękny kawalerze. Ja też przyszedłem kurde ostatnio po dworze. W zeszłym roku, nie pamiętam, chyba 400 zł na dobrą maszynkę z wieloma ostrzami i się po prostu nauczyłem obsługiwać. A ja powiem tak, mój dziadek walczył z Niemcami, więc ja se też poradzę z komunistami z PZPR bis. Polskie państwo podziemne działa do dnia dzisiejszego. Co dziś tak mało mówię? Nie mało mówię, nagrałem wcześniej film 45-minutowy. No, no właśnie. No, ja muzykę już tutaj wam puszczałem i jeszcze kończyłem film oglądać, no. Co sądzicie? 45 minut filmu było, więc. W co startować na BitBay? W Liska. Liska to się panie po 2 złote kupowało. Ja proponuję zacząć od prostych rzeczy. Bitcoin, Ethereum, bo to takie najpewniejsze. No. Jak gacie, guma nie pęknie w gaciach przy dołku, to przy następnej górce człowiek jest na plusie, no. Safe moon równa się scam. No, pewnie tak będzie, no. Czy ktoś z was dostał coin Arroba na Wave Exchange? Wiecie, oni za darmo rozdają jakieś takie. Jak sobie wpiszecie wasz adres w Etherscana, w Tronscana czy cokolwiek, tak. To zobaczycie, że tam możecie mieć po 50 jakichś dodatkowych tokenów. A pamiętasz KikToken, co rozsyłali? Tak, ale to tak, było ostatnio warte $500 prawie. Kurde. Bo ktoś mi tam na Discordzie pisał, nie pamiętam kto, że Kamil, zobacz sobie, czy te tokeny masz cały czas, bo da się normalnie sprzedać na jakiejś giełdzie i tam było prawie $500 za to. O kurna, to ja chyba to mam, zajrzę na swoje... Ja też to mam. Kik token? No, wpisujesz... To było nawet na Wave'ie? W tym jest. Kik, po prostu jak sobie wpiszesz. Chyba. Wydawało mi się, że ja to tak, dostałem, ale może... Nie widzę, mam różne cuda, ale... A widzę, że no był moment, widzę, że teraz cena spadła w ciągu 14 dni o 70%. No ale chciałem, jak piszesz 888, na ten moment nawet to jest $200, 210 dolców, nie? A tak jak mówię, no tam 2 tygodnie temu szło z tego $500 dostać. A nie wymieniałem tego, niech to sobie leży, bo to tam wiesz, na hit BTC da się wymienić i nawet na Uniswapie, ale wtedy opłata transakcyjna to było $120 za swapa, więc nie chciałem się tego tykać. To teraz jest mniej, 20, 30 może. Stake'ować DPR na istotę. No nawet mniej, 40 GUE jest teraz. Ja powiem ci, ktoś tam dzisiaj wysyła screena, że $5 zapłacił. A, za Kamil, było pytanie, bo ja nie byłem pewien. No. Jeżeli ja przykładowo wrzucam do liquidity pool, wrzucam sobie Binance Coina plus na przykład, nie wiem, jest para BNB USDT, nie wrzucam sobie jednego BNB i na przykład tam, nie wiem, 600 USDT, to jak likwiduję, to dostaję z powrotem te coiny minus opłaty transakcyjne? Dostajesz, ale po obecnym kursie. Jak się kurs bujnął w którąś stronę, to wtedy wyciągasz więcej jednego, a mniej drugiego, albo odwrotnie. To tak działa likwidacja. Aha, w ten sposób. Ale w sumie dostaje tak jakby... Niekoniecznie. Znaczy, jeżeli wkładasz do dolara, powiedzmy, no. To teoretycznie wartość nie powinna spaść. Natomiast jeżeli wkładasz dwa walory, których cena się zmienia, to ostatecznie
ilość w dolarach może być mniejsza niż... Nie, no to to jest normalne, ale chodzi w coinach. Jak to w coinach wygląda? To różnie, to zależy jaka jest cena tokena. Nie, ja rozumiem, że te ratio jest, no przykładowo tak, wrzucam 1 BNB tak. I przykładowo 500 USDT, tak? Tak? I później się okazuje, że 1 BNB jest warty 600 USDT, więc będę miał trochę więcej USDT, trochę mniej BNB, to tak? Wyciągniesz, tak. Tak. To wyciągniesz więcej USDT, a mniej tak. BNB oczywiście. No, no, o to, o to, o to chodziło, no. Plus ewentualnie jakieś tam ułamki za opłaty transakcyjne, które po drodze były. Tak, w klubu, tak, oczywiście. Ładuje. Skąd taka cena wyjściowa Forka? No tego, to jest dobre pytanie w sumie. Skoro to był darmowy, to od samego początku kogo skupuje? Z wiary, proszę pana, z wiary. Z wiary. A pamiętaj, że stare przysłowie mówi, że tajemnice wiary to auta i dolary. Okej, okay, to ja swojego Forta będę trzymał, aż będzie, nie wiem, 10 do 1 z tym zeteru. Kupiłem to XRP. Jeszcze chwilę możesz potrzymać. Kupiłem XRP za 2,20, a sprzedam po 5,11, to mam grzech. Proszę pana, masz zysk, nie grzech. Teraz możesz taniej odkupić. No, oczywiście. Sparki chyba w czerwcu. Sezon na alty się jeszcze nie zaczął. Być może, nie wiem. No, nie powiedziałbym tego, że się nie zaczął. No, no raczej się zaczął, jeżeli altcoin season index ma tam prawie był 100 punktów, nie? No. Czy jest możliwość wypłacenia przesłania resztki XRP z Ledgera 20 sztuk z każdego portfela? Nie. Da się. Ja, nie, czekaj. Nie, da się właśnie, podobno, to trzeba by było Kermita zapytać. Da się zamknąć portfel i odzyskujesz te 20 XRP. W jaki sposób da się to zrobić? Ja da się to zrobić. Ja też nie wiem, jak to się robi, ale wiem, że się da. Czy jak wejdą na alty na Coinbase, to CRO wystrzeli. Ale to chyba jak CRO wejdzie na Coinbase, to wystrzeli, a nie wejdą alty na Coinbase, to CRO wystrzeli. To... Ja przesyłam BTC z Bitbay na Ledger, to w historii transakcji przelewu został on podzielony na kilka. Czy odsyłając, to będę musiał wykonać tyle samo transakcji i zapłacić za każdą fee? Nie, to po prostu giełda ci tak wysłała i teraz na twoim adresie jest jedna paczuszka. Mówiłem o tym wczoraj w newsach. Jak masz poszatkowanego bitcoina, a są niskie opłaty transakcyjne, to sobie prześlij to na kolejny adres, żeby go scalić, żeby później jak będziesz realizował zyski, to się nie okaże, że zapłacisz 3 miliony dolarów opłat transakcyjnych. Z tych 20 XRP dostajesz 15, a 5 tak. XRP jest palone, z tego co czytam. Czy można zmienić na Binance kartę debetową? Chciałem zmienić na konto w innym banku, ale nie mam opcji edycji. Podejrzewam, że musisz do supportu napisać. No, pewnie tak. Czemu taka muzyka na początku? Już wytłumaczę. Chodzi o to, że YouTube potrafia z dużym opóźnieniem wysyłać powiadomienia ludziom, że się zaczyna live. Jak ktoś nie lubi muzyki, to przychodzi na 20, a tak dużo osób przychodzi i tak dalej. Oczywiście, że szydziłem z Ampelfunta i dalej szydzę i będę szydził, bo taką rolę wyznaczyła mi historia. Tak, no. Słuchajcie, ja mam na BCP, no teraz może mniej. Po ile BCP, Kamil? Masz szybko sprawdzić? No, mogę zobaczyć. No to weź na szybko. Mogę zobaczyć. To ty sprawdź, czy bez obaw można na Bitbay słać. 20-15 będzie można wycofać tak. Jakoś. Skany dokumentów. Myślę, że nie ma tutaj problemu. Ja wysłałem. A słuchajcie, teraz powiem w ten sposób. Teraz wzięcie kredytu na skan dowodu osobistego gdzieś z internetu, to trochę urosło, to jest taka trochę miejska legenda. W tej chwili tak naprawdę, żeby wziąć kredyt na kogoś, to trzeba mieć dwa dokumenty tożsamości. Chyba, że masz jakieś znajomości w banku. To akurat mojego ojca osobiście, pracownik banku, bo do banku później poleciał ze stanowiska i nie wiem, czy nie miał zarzutów karnych, tak? Ktoś wziął na dowód na skan z internetu. Naprawdę, to już nie tak łatwo teraz, nie? Ja nie mówię, nie mówię o tym, że niektóre parabanki bezprawnie działają. I wtedy możesz śmiało w tym... Po prostu ten. Dobra, Kamilu, ile? 47. No to ja mam razy 47 i razy 23,5. No to 47, 49, 51, no. Był nawet dzisiaj. Dobrze. Razy 69 nawet był chyba ze dwa dni temu i nie sprzedałem. Tak, tak, tak. Więc po co mi jakiś Ampelfund? No. Znaczy to, co jedyne mogę polecić i myślę, że Kamil się tu zgodzi, nie opierdzielajcie tych wszystkich funtów. Bo naprawdę te funty potrafią rosnąć, tak.
Port. No. No tam na razie tak, no cena jest niższa niż na przykład dwa dni temu, bo jest teraz 37 dolarów, było 55, ale z Uniswapem też tak było, no to spadło mocno na początku, tak, a tak. Potem gdzieś poszło razy 10. Razy... Tylko Uniswap zdecydowanie ma większą użyteczność niż tamten token, nie? To też trzeba sobie powiedzieć. No, razy, ale... znaczy tylko powiem, to jest razy 23 i razy tam 47, tak? Czyli mój kapitał początkowy, jaki był to moja sprawa, przemnożony przez tyle, jak gdybym teraz sprzedał, no. O dent nie znam, do dentysty muszę pójść. No to jest dentystyczny token, tam wiesz, z poprzedniej bańki, nie? No typowy shitcoin. Czy brałeś mały kredyt na krypto? Nigdy nie brałem kredytu na krypto i uważam, że to jest głupota. O nie, to jest samobójstwo. Zwłaszcza w momencie, gdy się bańka rozpędza, bo to już jest w ogóle bez sensu. Panie, jakie grajewo biedne. Przecież to się bierze po pęknięciu bańki. Zwłaszcza moja słowa. Tak jest, jak Bitcoin spadnie o 80%, to jest dobry moment na wzięcie kredytu na krypto. Ile a nie korekt 20%. Ile najwięcej zarobiłeś w porównaniu do wkładu, jakiego wrzuciłeś w dolarach, proszę? To z jednej pozycji? Dobre pytanie. Miliony monet. Nie, no ja zwykle po tysiąc dolarów wrzucam i miałem tam chyba jakiś wynik razy 50 kilka, czy razy 70. 100 tysięcy BCP mam, no więcej mam BCP niż 100 tysięcy. Mam prawie 200 tysięcy. Cieszył go ci info o otworzeniu tokenów na Waves. Tokeny na Waves robi trzema klikami. Wejdź na stronę Wavesa i tam jest tutorial, który to opisuje w trzech krokach, bo tylko tyle trzeba. Trzeba mieć jakąś tam śmieszną ilość Waves tokenów na opłaty i robisz sobie token, nie? Dokładnie. Sparki mają być w czerwcu. Jak ewentualny konflikt na Ukrainie może wpłynąć na rynek krypto? Jakie projekty mogą zyskać w razie W? Z tego co wiem, to Rosja zakończyła już ćwiczenia i generalnie... No. Stopy procentowe w Polsce od 1 stycznia mają wzrosnąć? Nie słyszałem o czymś takim. Słyszałem też. Chyba na minusie. No, najprędzej to na minus wejdą. Czy zostaną się sprawdzić po samym adresie? Pytaj na Binance. Może da się sprawdzić po samym adresie publicznym, czy obsługuje on daną sieć? Co? Co jeszcze raz? Pytanie jest, czy da się po samym adresie sprawdzić, jaką on obsługuje sieć? Czyli masz stronę, wpisujesz swój adres, a jakim patrzysz, jaką sieć obsługuje. Jak wpiszesz adres do Bitcoina, to ci wywali, że to będzie BTC, BCH albo BSV. Nie, no, wpisujesz konkretny adres, nie wiem, wpiszesz adres Bitcoina na Etherscan, napisze ci, że not found po prostu i tyle. Nie? Tak, czy jest taka adres... strona, która listę? No nie, chyba nie kojarzę czegoś takiego. Nie, znaczy jest blockchain, który obsługuje wiele blockchainów. Jak cokolwiek tam wpiszesz, to on ci daje czasami do wyboru. Właśnie to, co Mike powiedział, jak adres bitcoinowy wpiszesz, to on ci poda, że to, czy to jest bitcoin, czy bitcoin cash, czy bitcoin SV. Tak. Jak wpiszesz adres eterowski, to on ci się zapyta, czy to jest Ethereum, czy to jest ETC, czy to jest de facto rootstock tak samo ma i Binance Chain ma też tak samo, więc na upartego jeden adres może pasować do wielu sieci, co jest bardzo złe. Bo adres powinien być perfekt unikalny i dziękujemy adresom BEC32, które zaczynają się od BC1 i tak dalej, bo one są unikalne i ich się nie ma możliwości, żeby adres BC1 pasował do innej sieci niż Bitcoin. Blockchain sprawdza 17 blockchainów, z tego co piszą właśnie na stronie. Kamil, czy Kamil sprzedało się NFT z Carlosem? Nie. Nie, przepraszam, jedno się sprzedało, drugie też po jakiejś trochę niższej cenie. Koniec końców chyba na zero wyszedłem z tymi opłatami transakcyjnymi, nie? Na mieszkaniach się nawet nie sprawdzałem. Chyba bańka powoli. Podobno bańka na nieruchomościach to już jest od dawna. Czy macie wiedzę, jaką wartość będą miały sparki? Oczywiście nawet na 2 lata do przodu wykres mam narysowany. Ale dostępny tylko przez... Ja mam na 3. No, widzicie, jaki naganiaczny. To dostępne przez bardziej płatną grupę. No. Czy da się sprzedać ostatni drop NFT od Crypto.com, czy on nie jest na sprzedaż? Tam przecież było napisane not for sale, ten token. No, nie wiem, czy możesz go sprzedać. Chyba możesz wystawić. Znaczy, to czemu go nie można? Znaczy, oni chyba dali. Nie można go sprzedać, bo nie można, czy... Nie wiem. Czy... A chyba, a może i można. No, trzeba sprawdzić. Spróbuj sprzedać, no po prostu.
Jeśli miałem ETH na portfelu przed forkiem ETC, to mam gdzieś ETC. No, znaczy, to miałeś tak naprawdę ETC. Jeżeli forkiem, w którym powstał obecny ETH, czyli Vitalcoin, miałeś jakieś Ethereum, to masz na tym samym adresie Ethereum i ETC. Czyli Ethereum, klasyk, prawdziwy Ethereum. Więc tak, jeżeli tego nie zrobiłeś, to pewnie jeszcze nadal masz. Co tu jakieś śmieci się na czacie zaczęły? No właśnie tam zablokowałem jednego kolegę na 5 minut, bo spamował cały czas tym samym pytaniem, więc... No. Czy uważasz, że rozsądny inwestor... No to czytaj, jak czytuję. No czytaj. Czy uważasz, że rozsądnie inwestując spokojnie da się wyciągnąć 15-20% miesięcznie? Czy taki wynik na dłuższą skalę, czy odpłatnie kogoś daje porady dla początkującego? Słuchaj, jeżeli ktoś ci obiecuje, że cię nauczy zarabić 15-20% w skali miesiąca, to jest po prostu oszustem i złodziejem. To nie ma reguły. W jednym miesiącu potrafisz zrobić 500%, a w drugim zrobisz 5%, a w trzecim wyjdziesz na minus. No nie ma gwarancji, tak? Ja dzisiaj jakoś mało siły mam, bo odpowiadanie na takie pytania po prostu. Czekaj, właśnie, a jak się tutaj... Gdzie mogę odebrać te ETC? No musisz odpalić portfel ETC, wciągnąć klucz prywatny i powinieneś, znaczy zacznij przede wszystkim na eksploratorze bloków, wklep ten adres, na którym myślisz, że masz tam jakieś ETC i zobacz, czy to jest prawda. No. Zobacz, czy są. No. Po raz piąty odpowiadam, jeżeli coś ci Binance usunęło ze twojego portfela Binance, pisz do Binance, no Jezus Maria. Skąd my mamy wiedzieć? Ja myślałem, że do Majka trzeba pisać. Tak. Tutaj oddział Binance'a. O, RDD się. Co RDD? No panie, RDD mam! I to dużo mam RDD. Czekam na dobre ceny, żeby sprzedać. Jakie strony z dropami kryptowalut polecacie? Darmowe krypto.org.pl. O, panowie, takie pytanko. Znalazłem kartkę z seedami, ale nie zapisałem na niej, od czego są. Jak sprawdzić, z jakiego portfela to może być? Raczej z jakiej kryptowaluty? Choć z portfela też, jak w przypadku Bitcoina. No ale to... No trzeba go wbić do, nie wiem, czegokolwiek, jakiegoś multiuleta najlepiej, żeby przeorał równe blockchainy i sprawdził, co tam jest. Możesz, jeżeli masz portfel sprzętowy jakiś, na przykład Trezor, to spróbuj Trezora zainicjować tym seedem, podłącz sobie menadż tego Trezor Suite'a, dodaj kryptowaluty, które myślisz, że mogłeś używać i on ci powie, czy tam coś tam jest, znajdzie może. Coś tam znajdzie może, no bo trzeba to bezpiecznie zrobić, bo to no wpisywanie online, żeby sprawdzić, no to jest najgorsza droga, bo to Google wpisz, no seedy. Do stracenia się i stracenia wszystkiego. No ale użycie portfela sprzętowego, no polecałbym takie rozwiązanie. Mike, musisz zacząć współpracę z Binance, muszę cofnąć kilka transakcji. BCP no warto zamienić. Na Binance. BCPX wymiana 1,5 BCP na BCPX. Wcześniej było 1 do 1 chyba, ja zamieniłem na 1 do 1. Tak, teraz to się już chyba zamieniło. No. Tak. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze raz o tym XRP, to tylko Brad Garlinghouse rzucił hasło, że oni są otwarci na społeczność. Tam nigdzie nie było potwierdzenia, że oni będą na pewno palić te tokeny. No, właśnie na kanał wleciała... O, Zaorski przyszedł. O. Właśnie w karcie społeczności pojawiła się licytacja na Mikołaja, także... Licytacja. Czym się różni One Inch od Panka X Swapa? One Inch obsługuje Panka X Swapa, więc... Ktoś musi wyciszyć mikrofon. Rafała Zaorskiego przypomina. Już chyba okej. No nie wiem, kurde, było echo okrutne. No było, udawało. Pokażę się, odezwie się. Rafał, nie słychać cię, jeżeli coś mówisz. Znaczy, nie masz wyciszonego mikrofonu, ale nic nie słychać. Ja muszę mikrofon podłączyć. O, już podłączyłeś. A z agregacją Orion Protocol korzystałeś, fajne opcje tam są.
Nie wiem, Oriona nie kojarzę tej nazwy w ogóle. Jeżeli OneInch go używa, to mogłem używać, jeżeli nie, to nie. Innych agregatorów nie szukałem po prostu. OneInch mi do moich, że tak powiem, celów dwa razy w miesiącu w Orionach wystarczy. No Orion też tam kilka sieci obsługuje. Co myślicie o projekcie naganiacza z Dascoin Chrisa, który robi Wise Tool? Nie słyszałem, bo przebiło. No, Rafał przebija w dalszym ciągu. Zaraz go zmutuję. A ja zbutuję. Chodziło o to, o jakiś naganiacz z Dascoina robi projekt. No to ja już bym tego projektu nie ruszał. Nie ma co czekać. Czego się można spodziewać? No ja nie wiem. Co może pójść nie tak? No kurczę, wiesz co? Super trusted normalnie. Czekaj, muszę tu, nie mam tło kurde z tym. Nie mam tła z BitConnectem, by pasowało w tym momencie. No co? Perfekcyjnie. Ocena ICO 5 na 5 w Trust Team. Naganiacz Dascoina zrobił nowy projekt, nazywał się Green Power. Mike, niedługo będę w Białymstoku i bym kupił wodę z Lichenia, którą polecasz. Ale to w Licheniu musisz kupić, nie w Białymstoku. Tak sama nazwa wskazuje, woda z Lichenia. Solana. Gdzie mogę wymienić BCP na BCPX? Na giełdzie. Ale BCPX to będzie, BCP nie będzie likwidowany. To będzie token płatniczy, a BCPX to security, tak? Z tego co się orientuję. Tak, dwa osobne tokeny. Z Bitcoina się znamy. Solana, nie. Czy mogę stake'ować bezpiecznie USDC lub USDT? Ja bym tam trzymał na swoim portfelu, a nie stake'ował gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu, które mówi, że daje 10% miesięcznie i nagle znika razem z tymi USDT. No, woda z Lichenia w Białymstoku, tak jakbyś oscypki w Sopocie kupował. Dokładnie tak. Co chciałem powiedzieć? Słuchajcie, czemu tak mało łapek w górę? No, dwóch nie mogę dać, nie? O, Rafał się pojawia. No nie słychać cię, powiedz coś. Raz, dwa, trzy, jestem. Teraz cię słychać, jest ok. Problem z tym komputerem. Ciemno tam u ciebie w tej Warszawie. No właśnie. Gdzie Kowalski? Nie ma Kowalskiego. O. Zgasił światło. Czy jest jakaś stronka, gdzie piszą, kiedy kończą się te wszystkie ETF-y na krypto? Znaczy, jak to kończą się ETF-y? Chyba powstaną. Chyba jemu chodzi chyba o kontrakty, o futuresy, nie ETF-y. A. Tak, które się mają tam zamykać w którymś momencie. No to Sylwester, to nie Sylwester. Kto tam się tymi ETF-ami cały czas? Lechu Wilczyński czasami to mówi właśnie, kiedy tam się kończą jakieś takie rzeczy, ale czy jest jakaś strona, która to agreguje w jakikolwiek sposób? Ciężko powiedzieć. I znikł. Dobra, ja mam coś, internet connection problem, unstable, także... Ale cały czas się dobrze słychać i widać. Tak, no ale cały czas mi to tak wyskakuje właśnie, że mam jakieś unstable, nie wiem. Nie wiem, nie przycinało cię. Właśnie, oszukujesz. Nie wykręcaj się sianem. Nie, no wyświetlało mi się, ale jak działa, no to spoko. Działa, wszystko jest. Rafał zaginiony w akcji normalnie. Nie, sorry, musiałem coś ustawić, jestem. Chyba słuchać mnie. Dobra, już jest. Słyszę. Co tam robimy, panowie? Nie wiem, co się dzieje. Już pytają, czy shortujesz Bitcoina. Czy shortuję? Nie pozamykałem w ogóle jeszcze. Zajęty chłop dzisiaj widać. A widzisz, no. Nie, ale no nie umie się obsługiwać. Zamiast sobie wyciszyć mikrofon na zubie, to... Proszę pana, to jest wyższa technologia. No tak, trzeba kliknąć ikonkę, o tak. No.
Jak tam klęska, Mike? Wiesz co, powiem ci tak, no tak odbija się, bo widzę na godzinówce, że tak jest tutaj nieźle. No, blisko, blisko. Zobaczymy, jest walka. Zatrzymały się spadki, nie? Walka z kreską? Tak, dokładnie. Co? Ale kreskę narysowałeś tak czy tak? A nie, dobrze, ja narysowałem tak i jeszcze 3 do góry. To się powinno odbić ładnie. No, tak. Jak tam... prawdziwy analityk techniczny, tak. Albo wzrośnie, albo tak. Spadnie, nie? Jak nie, się bije, to spadnie. Tylko jak się... U mnie tylko wzrosty. Czekaj, ja udostępnię ekran, tylko muszę zrobić sobie tak. Czekaj. Właśnie, czekaj, share screen. O tak, i to muszę zrobić. Proszę pana, ja zrobiłem taką analizę techniczną. O tak, proszę bardzo. To jest standardowa kreska. To jest, proszę pana. To się rozstrzelał. No, to jest ten, Zachariasz Fibonacciego. Śmiejesz się, ale zobacz, ja tu wcześniej narysowałem. Parę dni wcześniej narysowałem coś takiego. Dopiero tu w tym miejscu się skończyło, nie? Nie pojechało dalej. Ja mówię, kurna, po kresce poszło. Ładnie. No, widzisz, to trzeba umieć. No. To znowu gdzieś uciekł? Próbuję coś zrobić. No. Czekaj, bo tam było pytanie odnośnie co gdy stake'uję BNB na Trust Wallet i się rozpędziłem, wszedłem w nieaktywny staking, odzyskam moje BNB za 7 dni. Jak mogłeś wejść w nieaktywny staking? A to nie odrzuciło cię od razu? To przeważnie się nie da. No. Ciekawe. Nie powinno przyjąć w ogóle takiej transakcji. No tak, tak. No, przeważnie są albo, nie wiem, wyszerzone przyciski, albo cokolwiek. Dlaczego wykres i zakreskamy, tylko dlaczego dziwne, czasami... że to przyjęło, bo... Paweł nie może się odnaleźć z kamerą. Mam Dela i on ma, zamiast mieć tutaj kamerę, to on ma na dole gdzieś. Jest jakoś porypane strasznie. Dobra, jestem. To chodzi o to, żebyś patrzał nad wszystkimi, a nie pod wszystkimi, nie? No. Dele mają kamerę tu, zamiast mieć u góry. To jest jakiś po prostu bez sensu, nie? O. No to mgła covidowa. A widziałem, że tam jakaś impreza, policja nie wpadła u ciebie była? Gdzieś tam wrzucałeś jakieś takie rafy? Ja nic nie wrzucałem, nie było żadnej imprezy. Jak nie było? Może, to są pomówienia. No, może minister... Nie, tam nie było, to nie moja ręka. Słuchaj, tam się Niedzielski bawił, to kto, na kogo mieli przyjechać? No. Rafał, czy mieszkasz w Żaglu? Ale do którego Rafała pytanie? Jakim Żaglu? Na Łódce mieszka. No, Żagiel to chyba w Dubaju, to ten chodzi chyba o ten taki ten, nie? Na Łódce niestety. Łódka Bolsa. A normalnie, no Rafał, wiesz co, namówiłeś mnie. Nie wiem, co się dzieje, tylko kompa nie mogę ustawić, dobra, muszę się przełożyć. Właśnie, mi się skończyło, muszę sobie dolewkę zrobić. Panowie, gdzie maseczki, nie? To tylko ministrowie. Tak. A widzieliście te dzisiaj zdjęcie, że jest jakiś szpital i tam ludzie chodzą w tych i jakiś gość i tam na tym było taki mem zrobione. Gdy łysy spierdzieli cały misterny plan i był jakiś gość w szpitalu łysy taki bez maseczki żadnej, bez niczego, nie? Przecież te maseczki nic nie dają. I drugie pytanie, czy bez różnicy jak się wpłaca w PLN, czy w euro, czy może USD? Na BitBayu masz tylko w PLN w miarę płynności, na USD i na USD i na euro to masz słabe te płynności, także zależy ile chcesz oczywiście kupić. No. Rafał, widać, czy już nie musisz się tam przestawiać z tą kamerą dookoła. Pytanie wyżej szydłość, no nie trzymaj raczej na giełdzie. Aureole chciałem. Aureole chciałeś, no widzisz, a ja nie. A mi się tu odbija gdzieś tam coś. Jak jeszcze się dobrze ustawię, to jeszcze okulary nam błyskam. A nie, teraz nie, teraz mniej. O, to ty te z Twittera te wszystkie wziąłeś, nie? Błyszczące oczy, co tam wrzucają sobie. No, nie, po prostu czasami jest, jak jest coś... to czasami Antelefekt tak działa, że napierdziela po prostu w kamerę okrutnie, ale coś mi się uspokoiło. Na początku bardziej dawało. Niby Antelefekt, a odbija.
coś nielogiczne są te antyrefleksy w okularach. Jeszcze czasami w niektórych okularach jeszcze jest swoje oczy widzi, to już jest w ogóle wkurzające. Ktoś właśnie powiedział, aureole to ty masz brzuch Majka nad sobą. Czekaj, a zobaczę jak to wygląda. No bo nad... Aha, okej, okay, spoko. No. Nie, bo inaczej na Zoomie, inaczej na YouTubie. Na żaglu to w Łodzi, nie. Ile macie lat? Pewnie więcej od ciebie, kolego. No. Muszę zmienić podkład i puder, tak. No, a kto zgadnie, kto tu jest najstarszy? Chyba nie. Wpisujemy 6 pierwszych liczb PESEL-a. No dobra, 4 pierwsze wystarczą. No, na pewno nie ja. No. Rafał Zorski, ty jutro nie musisz wstawać na lekcje zdalne? No, muszę właśnie. Ulubiona zabawa... Z komputerem właśnie, nowy komputer przyszedł. I... Ulubiona zabawa moich znajomych. Ile ten koleś ma lat? Kurwa, nie. Dobra, muszę was oznaczyć i... Dobra. Ale nie, co do imprezy... Był taki jakiś spontan, totalny i to jest zapoczątkowuje cykl. Spontanów. Tak, spontanów, tak. Spontaniczne spontany. Cykl spontanów. Tak. Proszę o pomoc. Metamask pokazuje mi ilość ETH, ale nie mogę nic zrobić. Wysiada mi się komunikat balance may be outdated. O. No właśnie opisałem, żeby sprawdzić na Etherscanie. No. Może jakiś problem z Metamaskiem jest, może trzeba by go zrestartować albo coś, ale na Etherscanie trzeba sprawdzić, jak to wygląda. No bo jeżeli Metamask coś takiego melduje, to coś mu się nie podoba. Nie mogę się albo dobić do API któregoś, albo jakieś informacje, które ma zapisane w przeglądarce, mu się nie zgadzają z tym, co dostaje z API, więc jakieś... Ile najdłużej trzymaliście coiny? Ja trzymam niektóre coiny od prawie samego początku, kiedy jestem w krypto. Mój mail znajdziesz w opisie tego filmu. No naprawdę, jak ktoś nie potrafi mojego maila znaleźć, to nie zasługuje, żeby do mnie maila napisać. Ja też dostałem. Piszę na Discordzie, bo nie ma maila. Pierwsza linijka gdzieś tam, wiesz, mail. No. Nie. Ja Dascoina będę trzymał całą miesiąc. Cokolwiek powiedziałeś, nie było tego słychać. Nie. Mówię, że Dascoina będę trzymał całą wieczność, nie? A masz? No. Trzeba, jak się walczyło z wrogiem, to trzeba było też zapoznać się z nim, nie? No. Na Etherscanie widać, że Metamasku nie ma. No to musisz Metamaska, jest taka opcja restart, czy tam rescan, czekaj, aż kurde zobaczę, bo nie pamiętam, jak ona się nazywała. Chyba opcja reset? Nie. Jest tam coś takiego, restart chain data, albo coś takiego. Na którym piętrze na złotej 44? Nie wiem, gdzieś w połowie chyba. Chyba wyżej niż niżej, nie pamiętam. Byłem, ale nie pamiętam, które. W piwnicy. No. Ale ma, wiecie, telewizor w oknie wstawiony i pokazuje, że wysoko mieszka. Ja zapraszam wszystkich. Nie, dobra. Coś mam powiedzieć? Nie. Jak tam Big Short Bets? Jutro pre-sale się zaczyna międzynarodowy w końcu. Nie, Rafał? Damy radę, nie? No, ja ci, z mojej strony już było gotowe, tak. Wiesz kiedy, nie? No. To ci wyślę tylko informacje i chłopaki tam podpinają. Bardzo dobrze idzie. Znaczy jeszcze się nie zaczął, więc zobaczymy. Ale jest myślę, że będzie dobrze bardzo. W sensie z projektem, bo jest dużo narzędzi zrobione. Nowa strona jest odpalona. O, Mike, możesz rzucić dużo rzeczy fajnych, właśnie, ciekawych. I teraz pytanie, wiesz, porównając do poprzedniej strony, nie? Czy teraz by ktoś zainwestował, nie? Bo pierwsza była fatalna. O, panie, teraz to słucham. Nie, no pierwsza to była idealnie, się wpisywała w trendy krypto, nie? Tak. Im brzydsze, im więcej pikseli, tym lepiej, no. Takie rasowe ICO. Nie, ale duży postęp zrobiliśmy i devsy są już po angielsku prowadzone i fajnych native speakerów pozyskaliśmy. Niedługo będzie... 10 wywiadów, między innymi być może z Kubanem, z Schiffem, zahaczonych o Big Short Betsa. Jeszcze strona nie jest uzupełniona, ale już jest i po polsku, i po angielsku, i jest, myślę, że spójna. Identyfikacja jest skończona, już taka ostateczna, nie? Czyli ten wieloryb będzie wyznacznikiem. Wiem, że to śmieszne jest, ale ważne jest, żeby się odróżniać od tego ludzika, nie? No i nastawiamy się w tej chwili na international i komunikację już pod anglojęzyczne rynki, nie? Także tak to będzie wyglądało. A, no i odpalam taki event na złotej.
gdzie będzie zapraszanych co dwa tygodnie 60 osób. Będziemy to nagrywać na live, ale takich grubych z biznesu, ponad 100 milionów w kapitale, nie wiem, to teraz różnie. Sami zobaczycie, ludzie ze sztuki, z biznesu i 5 osób będzie mogło wejść z mojej książki, którzy się zapiszą, więc mam nadzieję, że podbiję cenę książki jeszcze wyżej na rynku. I będzie wykład plus jeszcze gość specjalny. I pierwszym gościem będzie Krzysiek Perdek, bo powie nam, jak zrobił 100 milionów, jak zrobił Uniqli, że miało 100 milionów obrotów w jeden dzień, kurde, nie? Bo tyle miało, nie? No, szacun dla niego. No, kręci się bardzo fajnie, no. Kręci tam wolumen cały czas. Ja muszę naprawdę wpisywać kontrakty, jakiś procent dla siebie, bo to... Proszę pana, ja nie powiem, jakie pierwsze dwie osoby na presale'u kupiły coiny. No znaczy, Krzysiek do mnie przyszedł po 18 centów, mówił, że mam kupić, ja mówię, nie no. Nie, a teraz to jest po 7 dolarów, nie? Nie, no tam było na chwilę 7, teraz jest 5 jakoś niecałe. No ale to i tak jest tam kilkadziesiąt razy od 20 centów. To ty tam patrz, tylko, żeby w dobrym momencie... No. Ja na razie nie sprzedaję... Wiem, kiedy chcę to opierdzielić, także jeszcze nie ten moment. Presale będzie obsługiwany przez stronę Jutro Wszystko Wyjdzie. Nie jestem milionerem jeszcze i pewnie szybko nie będę. Zaraz sobie w kontrakcie dopiszę tam trafianie, że to musi być mechanizm na Ethereum spalania tokenów. One będą się spalać na jego portfelu. Na adres Rafała. Tak. No. Zadacie moje niecne plany, ja nie wiem. To w górę, muszę coś nowego wymyślić. Ja tu piszę, czy Big Short Bets będzie można kupić. Znaczy, to jest pre-sale, a potem będzie sale. Ja trochę inną strategię mam na Big Short Bets. Mówiłem, że najpierw jest underestimate, potem jest overestimate. Zaraz musisz zobaczyć sobie stronę, komunikację. Zaraz będą kolejne release'y aplikacji, więc się robi już bardzo poważnie. W zespole jest tyle ludzi, nawet nie wiem, ilu ludzi jest w tej chwili, bo to CTO kontroluje. Rafał Kiełbus nawet chyba więcej wie, zna. Rafał, ty chyba znasz ludzi, których ja nawet nie widziałem na oczy w tym projekcie. Ale no. Skąd? Gdzie? W czym? No jak podpinęliście stronę czy coś tam w deweloperach. Ja znam ludzi tylko na Telegramie, no znam. Za mocno powiedziane, no. No ale ja niektórych nawet nie pracowałem, bo dużo się robi. No opierdzielam ich, że nie umieją w JavaScriptie pisać, który nie umie dodawać, no. A to od strony chłopaki, nie? A ten, devsy pracują nad aplikacją samą w sobie. No ale to tak, wiesz, z nimi też dużo nie musiałem robić, bo wyjaśniłem co i jak i póki co nie pytali o więcej, więc... Od tej strony blockchainowej to naprawdę nie ma dużo roboty, bo to jest kwestia komunikacji z MetaMaskiem, podpisywania komunikatów i tyle. No. A i mogę tutaj będziemy robili prywatny blockchain. Nie wiem, czy to ufam do ciebie dotarło, bo czy mi kanał. Tak. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą zapowiem u Majka, jak ktoś to słyszy, ale zapowiem. Inaczej powiem, zapowiem coś, czego jeszcze nie powiem, co będzie. Ale jeśli myślicie, że Big Short Bets będzie tym projektem, którym omawiamy do końca, to nie. Tam będzie jeszcze dodatkowa funkcja. Specjalne. No. Także będzie zaskoczenie. Także jak ktoś stawia na to, że ten projekt będzie wyglądał tak jak teraz, to się grubo myli, nie? Bo będzie na końcu duże, grube zaskoczenie. Że nie tylko będzie projektem informacyjnym, a dużo grubszy, nie? No. I potem... Dobra, sorry. Czy jest już pierwsza wersja apki, bo miała być przed globalnym presale'em? Jeszcze ten... No jest chyba sandbox. Apka już działa, tak? W sensie już chłopaki w tamtym tygodniu na devsach, czyli na YouTubie testowali aplikację, można ją zobaczyć, tylko sandbox musi być wypuszczony, nie? A aplikacja miała być wypuszczona przed sale'em, nie przed pre-sale'em, tylko przed sale'em, nie? Czyli mam teraz pre-sale'a przez miesiąc, a potem sale'a międzynarodowego. A o co chodzi z pre-sale'em? Że przez ten czas będziemy budowali komunikację międzynarodową, czyli mamy już to przygotowane, mamy stronę, mamy devsy już puszczone po angielsku, chłopaki systematycznie podają, mamy aplikację w toku, za tydzień pewnie sandbox i jazda, nie? Z tematem. No pytanie, problem jest Binance'em. Ludzie, piszcie do supportu Binance'em. Tak. Naprawdę nie mamy z nimi nic wspólnego. No. Tak, to jest najlepsze. My wszyscy pracowali w każdej giełdzie i w każdym projekcie. Czy Trader 21 kupuje na pre-sale'u?
A to go pytajcie. Znaczy, mój były rzekomy przyjaciel, nie wie. Ej, serio, ale to było dziwne, creepy. Ja oglądam ten materiał na InvestCapsach i gościu pisze, że jest, był moim przyjacielem, a ja z nim gadałem 5 czy 6 razy na nagraniach, ani razu prywatnie, telefonicznie. Nigdy się z nim nie spotkałem na tym. No to już my, Mike na przykład, my ze sobą imprezowaliśmy wiele czasu. Z Rafałem się tutaj spotykaliśmy na wielu imprezach i się znamy prywatnie, a ja z traderem, no to mnie mega zdziwiło. Ma jedną definicję słowa przyjaciel, no. No bo to było jak w tej piosence, przyjacielem mym bądź. Nie, bo to słuchajcie, bo to fajnie brzmi, jeśli powiesz, ja przyjaźniłem się z Mike'iem Satoshi, a potem to się odpierdoliło. Nagle zaczął myśleć inaczej, bił mi nóż w plecy, nie? To bardziej dramatycznie brzmi, nie? No. Musiałem to sprostować, bo było to taka manipulacja, nie? Ja nie lubię takich ludzi, którzy manipulują w ten sposób. Nie? Powiedział kolegą, nie przyjacielem, no. Nie, powiedział przyjacielem, że przyjaźniliśmy się, nie? Ale co to jest przyjaźń? No to już tak, że o, zna moje osobiste sprawy, zna część mojej rodziny, był u mnie na chacie, nie wiem. No nie wiem, no gadamy telefonicznie, składamy sobie życzenia urodzinowe czy coś takiego być może, no nie ma takiej sytuacji. No, dobra, co tu jeszcze było? Pamiętajcie, że Binance Smart Chain jest, jeszcze raz mówię, prywatnym łańcuchem Binance'a. Jak padnie Binance, to będzie dupa. To nie jest Ethereum. Rafał, za mocno się czepiłeś tego, część ludzi używa tego słowa w potocznym znaczeniu. No dobra, no to część używa w potocznym, część rozumie to inaczej, więc wyjaśniłem. No, no to mamy rozluźnienie na kolegę, znajomego, przyjaciela i tak, tak dalej, nie? Więc no. No to są jednak równe stopnie znajomości. No zdecydowanie różne, nie? Pytanie do Rafała Zorskiego. Jak widzi wojenkę handlową USA, Chiny i obecną inflację na materiały do produkcji? No, wyższe ceny, przerzucenie produkcji do Europy i na zachód, prosta rzecz, obcięcie łańcucha dostaw, nie będzie opłacalne wozić tego kontenerami, no i Chiny wysadzone z rowerka, nie, w pewnym momencie, tak to widzę w grubym czasie, a jeśli Chiny się obronią, no to nowa zimna wojna, no i konkurencja w kosmosie, nie, więc myślę, że wyjdzie to na wszystkim na dobrze, nie. Ale nie wiem, czy słyszałeś właśnie, że Chiny się podobno z Rosją dogadały, że będą bazę budować na Księżycu i właśnie tam jakieś wydobywać. L3 między innymi, inne tego typu rzeczy. No właśnie, i tu jest ciekawy case, bo Chiny są najbardziej zaawansowane jakby w produkcji tych tokamaków i reaktorów do wykorzystania Helu-3, bo w tej chwili nie ma nawet tego Helu-3, gdzie wykorzystać się. Nie ma reaktorów, nie do tego, nie? O ile dobrze poprawcie mnie myśleć. Z tego wiem, że Chiny są najbardziej zaawansowane w tym. Znaczy, chodzi o utrzymanie plazmy w wysokiej temperaturze, nie? Bo tokamak działa tak, że ma dookoła siebie nie magnesy, tylko cewki, tak? I utrzymuje plazmę w polu magnetycznym w bardzo wysokiej temperaturze. A na razie Chińczycy w tym przodują, więc tu jest case. Kontenery podrożały razy 4. O. Zresztą na Twitterze czytałem właśnie, że tam jest 1000 coś dolarów na 6,5 jakoś. Wy się z traderem kochacie, bo sobie reklamę robicie, no tak. A po co mi jest reklama? Nie wiem, ja nie mam pojęcia, po co mi jest reklama. Moje książki się dawno rozeszły. No. Każdy na nich zarobił, jest fuj zarobiony, razy 7, razy 8. A po ile ty te książki sprzedawałeś? 129 zł, teraz są po 800, nie? 4 lata pisałem. O kurde, to gruby temat. Za darmo w PDF-ie można pobrać, więc ja myślę, można przeczytać chwilę, moment. Mam, trzymam. Masz? Kto ma? Mam, w PDF-ie, ale nie, w PDF-ie, nie mam fizycznej. Olera, no. Nie załapałem się. A Szwajcar, najgorszy jest w tym Szwajcar. Szwajcar to ma sprawę sądową, znaczy oskarżył mnie o memy razem z Krupińskim, na jednym pozwie ich mam. Znaczy w sensie razem mnie oskarżyli za rękę trzymając się. Więc to będzie śmieszne. No. Co jest większym naganianiem, książka czy coin? A jak zdefiniujemy pojęcie naganiania właśnie? Wiesz co, powiem ci, że tak naprawdę... Cokolwiek może zostać określone jako naganianie. Jak na przykład mówisz o Chinach, to znaczy się, że reklamujesz Chiny i naganiasz na to, że trzeba do Chin jechać, nie? Więc właściwie... Weźmiesz butelkę coli do ręki, też powiedzą, że naganiasz, nie? Na kole, no.
No, ja mam słuchawki z Sony, to naganiam na Sony. No. Ja przez naganianie rozumiem jakąś natrętną reklamę, że nagle wyskakuje ci na Facebooku, na Twitterze, na wszędzie ci wyskakuje reklama i Instytut Pornografii, szkolenia z ruchania. Przepraszam. Ale to faktycznie, kurde, to wszędzie i na Instagramie to jest też te instytuty, to naprawdę. I to jest naganianie. Czy ten nowy projekt to kontynuacja książki? Oczywiście w książce było, pamiętajcie, atramentem sympatycznym napisane, jakie tam adresy są do tego coina. Jak słyszę naganiasz, to widzę encyklopedię kryptowalut. No żeś wymyślił, wiesz, naganiaczy i tak jest. No. No, przepraszam bardzo, to prezes wcześniej, blok prezesa mówił o naganiaczach, on wcześniej mówił. Piątek z naganiaczami, wiesz. Ostatnio wszędzie są reklamy książki Tradera i coina Rafała. Wiecie co, ani złotówki nie wydałem na reklamę Facebooka i nie wydam. I nigdzie nie ma reklamy. Nigdzie nie widziałem żadnej reklamy tego typu. I szorbeca, no. Także sorry, kłamstwo. Nie ma. A co fajnego chcecie reklamować? Na Facebooku? BSB. Aha, nie. A po co? A z BTC w ogóle jest sytuacja. No. Słuchajcie, bo wy powinniście więcej wiedzieć, wy wiecie więcej na ten temat, bo tam jest stopień trudności. O co chodzi z tym, nie wiem, czy rozmawialiście o tym, stopniem trudności w Bitcoina w przypadku odcięcia prądu. On nie jest w sposób liniowy określany, tylko w jakiś blokowy, tak? Trudność jest regulowana co 2000 bloków, co dwa tygodnie średnio. Więc jeżeli coś się stanie dramatycznego i nagle zostanie tam największe kopalnie, powiedzmy, odcięte, no to przez ponad dwa tygodnie mogą być cyrki z czasem wpadania kolejnych bloków. Tak. No dobra, były, teraz były. Jeszcze pytanie, tak, czyli rozumiem, że jak, o, przykład, mamy na przykład 100% sieci, nagle 50% odcinamy, to na dwa tygodnie mamy problem z transakcjami na Bitcoin. Tak? I o ile... Przez 4 tygodnie bloki wpadają co 20 minut i później się to wyrównuje. No. Bo czas jest, musi minąć 2000, znaczy zależy w którym momencie, tak? W najgorszej sytuacji, kiedy następuje regulacja i następuje w ciągu 10 minut odcięcie połowy kopalni, to mamy 4 tygodnie bloków co 20 minut i później sytuacja wraca do normy. No bo wpada blok z dostosowaniem trudności i nagle połowa mocy odpada, no i później 4 tygodnie się bujamy z taką trudnością, nie? No. Nie... A to są problemy wtedy z samymi transakcjami na Bitcoinie, rozumiem też, tak? Zapycha się bardziej sieć, trzeba więcej płacić za opłaty, no. Dokładnie. Satoshi to ustali, tak, to jest opisane, to jest od pierwszej wersji Bitcoina. Nie pamiętam, czy w manifestie są konkretne liczby podane, bo nie pamiętam, nie znam na pamięć manifestu. Ale cykliczność co 2016 bloków jest ustalona przez Satoshiego na samym początku. Ale ciekawe, czemu nie częściej? Z czym to było związane, że akurat co dwa tygodnie średnio? Wiesz co, takie coś daje górnikom pewną stabilność przez ten okres czasu, tak? Czyli wiadomo, ile przez najbliższe dwa tygodnie wykopią dokładnie. Znaczy, no nie dokładnie. Ale dla użytkowników to widać, jak to wygląda, jak przy taki spadek jest. O, fajne pytanie. A jak wy wszyscy panowie się poznaliście? Było kiedyś takie pytanie. Majek, jak my się poznaliśmy? Jak myśmy się poznali? Kurde, na jakiejś imprezie chyba w Warszawie coś mi się kojarzy. Że na a nie z tym? Ja wiem. A nie w ministerstwie właśnie? Tak, no. Na proteście poznaliśmy się. Tam była jeszcze kryptodaria, tak? Chyba razem, nie? Tak. Okej, okay. Majek z Rafałem Kiełbusem, jak się poznaliście? Matko kochana, też chyba na jakimś spotkaniu, konferencji, czymś. Ciężko powiedzieć, raczej na pewno, no bo ja się ujawniałem, kto mnie zna z forum, to mnie zna z forum, a później się gdzieś tam fizycznie ludzie spotykali, no ja byłem na wielu konferencjach, na wielu występowałem, na jeszcze bardziej wielu jako gość i gdzieś tam się mogliśmy widzieć, słyszeć, rozmawiać, no. W 2018 ja myślę, że my się poznaliśmy. Tak, no bo ja w 17 pod koniec zacząłem w krypto, więc w 18 tak, myśmy... Tak, chyba w Poznaniu się pierwszy raz widzieliśmy. Chyba w Poznaniu się pierwszy raz widzieliśmy z Kamilem. No. Teraz powinna taka muzyka wpaść i takie sentymentalne fotki, nie?
No Mike ma nie przygotowany. Musisz Mike przygotować. Teraz patrzę na mempoolu i na przykład w ciągu 5 minut wpadły 4 bloki, nie? No to, o kurde. Tak to działa. Na tym polega kopanie, to jest statystyka. Statystycznie tak, tak. W długim okresie czasu te bloki wpadają co 10 minut, ale faktycznie to jest czasami 3 godziny na dziura, czasami 5 bloków, 5 minut. No. Słuchajcie, teoria prawdopodobieństwa mówi, że mógłbyś na Commodore 64 odpalić 0,2 hasza na sekundę i pierwszym przesłanym, jakbyś miał własny oczywiście na solo kopał i własny węzeł Bitcoina odpalił, tak, to mógłbyś pierwszym haszem przesłanym trafić blok Bitcoina. Tak, i masz na to 50% szans. Statystycznie tak. No albo trafisz, albo nie trafisz. Albo się uda, albo się nie uda. Jak to lotka, albo wygrasz, albo nie wygrasz. Tak, że trafisz. Ale też trzeba by było... bo tam jest ta trudność. Nie, powiem ci tak, gdybyś miał to zapisane i gdybyś był, to myślę, że stałbyś się sławą w kryptowalutach, gdyby to ktoś coś takiego miał i ten trafił single block w obecnych czasach na jakimś takim shit sprzęcie pierwszym swoim przesłanym haszem, to myślę, że... To by było, jestem legendą, tak. Coin Telegraphy by o tobie pisały i te inne rzeczy, no. To na pewno. No a tak w ogóle, jak się wam podobał mój rozdział książki, który wrzuciłem ostatnio? Czytaliście? Zaglądaliście? Ty mi wcześniej wrzucałeś to. Ale tego rozdziału wtedy jeszcze nie było. A to już nie pamiętam. Bo ja tobie wrzuciłem wtedy więcej, co było napisane. Tak. Ale to jest akurat... Gdzie wrzucałeś? Na Twittera gdzieś? Czy... No, na Twitterze i na Facebooku. No, wrzucę link, bo może ludzie też nie widzieli. Taki, też ma takie bardzo proste linki wszystkie. Chyba tak. Za taki blok dostałoby się 6,25 bitcoina. W tej chwili tak. Tak. Coś źle wpisałem sobie, dobrze, że nie wkleiłem. Dlaczego na wojnie Chiny-USA skorzysta Europa? Dostawy niektórych materiałów podrożały kilkukrotnie. Terminy z 1 miesiąc na 3-4 miesiące. To oczywiście do Rafała Zorowskiego. O co? Dlaczego na wojnie Chiny kontra USA skorzysta Europa? Europa? Nie sądzę, że skorzysta. Ogólnie cały blok państw zachodnich musi skorzystać. Inaczej skorzystać. Jest wojna, pytanie. Kto wygra? O, słuchajcie, jest fajna debata w ogóle Bartosiaka z twórcą książki Alianci, nie? I tam parę fajnych takich konstatacji historycznych jest, że my w tej chwili, znaczy politycy podejmują decyzje na podstawie swoich, można powiedzieć, przeczuć albo wyczuwania, kto jest silniejszy, kto słabszy. A dopiero za 100 lat będziemy mogli stwierdzić, znając wszystkie karty albo wszystkie fakty, które rozwiązanie było najlepsze. No ale jest jasne, że akcja rodzi reakcję i Ameryka będzie się bronić. I tak łatwo pola Chinom nie oddadzą. No a w dobie wojen nuklearnych nie sądzę, żeby ktokolwiek z nich się nawzajem pokonał. No nie da się tego zrobić w tej chwili, nie? Czy istnieje możliwość, aby dowiedzieć się, które projekty planuje zlistować Coinbase, czy istnieje baza, którą się sugeruje? Słuchaj, nie wiem, jak jest na Coinbase, ale chyba, że projekt się wygada, ale na Binance to jest ściśle strzelona żadna tajemnica, chyba 2 czy 3 osoby tylko wiedzą. Trzy osoby wiedzą. Tak. To jest wiedza jedna warta miliony. Jedna osoba od listingu, deweloper, który to wrzuca i faktycznie gdzieś tam osoba, która się kontaktuje z projektem. A CZ też nie wie? Nie, podobno. No, z tego, co przynajmniej nam mówił, wiesz, tam jeden ze współpracowników, którego poznaliśmy, to nie wie. Tak odpowiedział, no czy nie wie, czy wie, no to już inna sprawa, nie? Proszę pana, ile nam BitBay płaci miliony cebulionów po prostu? Po prostu nie mamy co z pieniędzmi zrobić. Rafał tak. Już powiedział, że złota to już jest poniżej po prostu wszelkiej krytyki. Godności. W takich, poniżej godności. W takich warunkach przynajmniej Burcz Kalifa. A tak naprawdę tyle pieniędzy nam płacą, że zastanawiamy się, czy gdzieś w dobrym miejscu nie postawić własnego wieżowca. Suszek Tower podobno stawia się. Suszek Tower, o! No. Suszek Tower to od razu mamy już po apartamencie, jak tylko powstanie. Rafał Zaorski, czy masz jakiś sojusz na spadki na polskim rynku nieruchomości? Ale w sensie, że co? Ja nie mam, nie wiem, ale co? Ja nie inwestuję w nieruchomości, więc nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. A propos złota, to przyszły moje srebrniki. A, to co jest ten... To chyba nie jest moneta, tylko to jest sztabka w kształcie monety. Nie, to jest moneta. No to panie, to jest właśnie Silver się wypowiedziała, proszę pana, o, proszę bardzo.
nie ma wartości dolarowej wpisanej, tak? No, ale ona mówi, że to nie jest tak. Moneta, to jest sztabka w kształcie monety. W sumie może mieć rację. No, panie, no kto się zna, jak nie ona, nie? No tak, no bo te są, te, to są normalnie 2 dolary, New Way i tak dalej. To jest, kurde, fuck. To jest moneta, nie? Te. Ale te to faktycznie, może to faktycznie nie, tak. Nie ten. Bo jest jedna troj, jeden łąd troj. Faktycznie nie ma wartości podanej w dolarach, nie ma ten. Kurde, kupiłem podrobione monety srebrne. Aha, widzicie. Uglik, zobaczcie, czekolada tam jest. To jest medalion albo srebrny krążek. Medalion albo srebrny krążek. Kurde, tak, żona, się będę chrzanił. Dobra, podbijam, ja swoją własną licytację podbijam, bo chociaż sam... raczej kastet można by z tego było zrobić. Kastet? O, to jest naganianie do podbijania ceny, no. Panie. Kto tu wrzuca jakieś... Z kościa wyrzucę z czata. Tam rozwinę to pytanie o nieruchomości. Jeśli patrzymy na inflację, no to ciężko będzie o spadki nieruchomości obecnie. We wrześniu może jakieś stopy procentowe podniosą, ale w Stanach. A tak to na razie nie widzę żadnej opcji. No i wzrost nieruchomości w stosunku do złota nie jest jeszcze taki duży. Ja właśnie dałem 550 w tej chwili. Zaraz dam linka do Uniswapa, żeby pokazać ten obrót tym Unikli, bo ludzie, kurczę, nie umieją szukać, widzę. Na Dextulsie można wejść też zobaczyć chyba. No, to już muszę linka gdzieś. Tylko muszę znaleźć Uniku. Jakieś ploteczki nowe z branży są, czy nie? Ploteczki, panie, no bańka pękła i koniec już jest, no to już trzeci raz w tym roku. W końcu pęknie. No kiedyś pęknie, oczywiście, że tak. Ale... Czy ceny materiałów budowlanych podniosą ceny nieruchomości? A co uważasz, że deweloperzy to będą za darmo budować? To już się dzieje. Tak. No. Chyba właśnie na Trading Jam Session ostatnio ktoś pisał, że aktualizowali gościowi wycenę budowy domu jego po pół roku, bo tam miał jakąś przerwę, nie wiem, czy nie miał pieniędzy, czy czekał na kredyt. I po pół roku mu podnieśli budowę domu o 130 tysięcy złotych. Nie? Także no, materiały, jak widać, no, mocno do przodu. Dobra, to zaszeruję ekran może na chwileczkę. No to dobra, to ja się zmywam w tym czasie. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam live'a, trzeba rano odpalić jutro, także na razie. Okay. No cześć. To jest Uniswap Unik do ETH i 22 miliony dolarów pierwszego dnia, tak? To jest. 20. No. No. Czy 20, tak chyba pokazuje, tak, 20,5 miliona. To Unity, to był wolumen. Tak. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na sam początek, czyli ile było na samym początku wrzucone w pula. A linka już wrzucę na czacie. Ale pani tak dobrze to zrobił, nie? Jeśli mówimy o Unity, tak? Tak. Chociaż mu teraz zostało bardzo dużo ludzi poza tym, czyli zarobionych, nie? I tu jest problem z nawisem podażowym. Jak można zrobić takie coś, by automatycznie, kiedy wpadnie mi coś na adres ETH, to żeby mi to ETH wysłało na inny adres mojej ingerencji? To jest możliwe, jeżeli napiszesz smart kontrakt, który będzie przyjmował ETH i przesyłał go dalej. Normalny twój adres w portfelu nie umie czegoś takiego zrobić, nie ma takiej możliwości w ogóle. Chyba że napiszesz bota jakiegoś, który ci będzie sprawdzał co jakiś czas, co się dzieje na tym adresie i przesyłał ci to dalej. No ale to rozwiązanie off-chainowe. Dobra. Była już rozmowa o student coin. No, coś było wspominane, ale to cały czas nie rozumiem tego. Panowie, co poleciliśmy się na początek do wprowadzenia się w technologię kryptowalut, jakaś książka. Książek jest parę, wejdź na stronę Kryptonarodo, tam masz sekcję książki w edukacji i tam masz dużo. Wpadnij do mnie na kanał, masz kryptowaluty, jak zacząć, takie podstawowe zasady. No i w YouTubie, no oglądaj YouTube'a, szukaj i tak dalej. Znajomi budowlańcy mówią, że taki czas był w 2008 roku, mówisz cenę, jaką sobie wymyślisz i ludzie to akceptują, pytają tylko, czy już można zacząć. No. Może aż tak to nie jest, ale faktycznie no, jest tej roboty tyle, że głowa mała. Pochwalę się deserkiem.
Kurna, co ty jesz? Byle co, jakieś orzechy? Keto deserek. A keto? Niam, niam. Żona zrobiła, bo ja nie umiem. Przyjeżdżam na weekendy, opierdziela pół lodówki z rzeczy, których ona, oni nie jedzą. No, wyciszę mikrofon na chwilę. Czy twój token, Rafał, czy twój token będzie odwrotnie skorelowany z BTC? Pytanie, czy od razu, czy w odpowiednim czasie i czy to będzie wybór posiadacza tokenu? A co jeśli powiem, że BSB będzie miał funkcję... Jak to nazwać? No oprócz informacji, jeśli mam informacje, to one są nam do czegoś potrzebne, więc fajnie by było, czy można by było gdzieś jeszcze handlować. I tyle mogę powiedzieć na dziś. Przecieki robię takie małe. Rafał, dzisiaj niewyspany, dawno chyba nie pił coli za Spartanem. No nie mam właśnie coli. A, widzicie, no. Wszystko wypite. Nie, może ma. Nie ma. Nie. No, widzisz. A dzisiaj niedziela handlowa. Czekaj. Dzisiaj niedziela handlowa? Tak. O kurde, nie poszedłem do sklepu, cholera. Znaczy teraz to już chyba nie ma znaczenia, bo jest 22, a to już raczej są tylko nocne otwarte, które z natury są otwarte cały czas. O, BSB słab. Ktoś tutaj dobrze myśli. Rafał, jaką książkę napisałeś? Jeszcze nie napisałem. Piszę ją od stycznia. Mam w tej chwili gotowe, znaczy w PDF-ie to jest chyba, nie wiem, 250 stron, z czego jakieś 150 jest treści w tej chwili. Ale to jest na razie goły tekst. Jak podrzucam trochę obrazków, memów, schematów i tak dalej, to podejrzewam, że koło 300 mi wyjdzie całość. Ale to jeszcze mam co robić. Dodałbym jeszcze opis o dużym zużyciu energii przez Bitcoina. No właśnie. Chyba to zahaczyłem. Wojtek K, czy ty wiesz, ile 100 tysięcy w stali miejsca zajmuje? Tak, to jest mniej więcej jak inwestycja kruszce kontra kruszywa. No. Rafał, ty masz jakiś zakład, że się masz ogolić na łyso? Właśnie sobie przypomniałem, co to był za zakład? Kurczę, nie pamiętam. Jaki zakład? Przypomnijcie mi, o co ja się założyłem? I jakieś źródło, bo może zapomniałem. Jak coś, to się ogolę, nie? Nie, moja książka będzie prawdziwą książką, nie, no to SMD, jak Rafał to zrobił. Tak. Pytanie teoretyczne. Czy jest szansa na debatę, i tu podkreślam, debatę z ludźmi z Instytutu Pornografii albo innych kryptoaktywistów? Ja jestem za, ja mogę, ja na DISA mogę spokojnie z nimi pójść. Mogą mnie disować, mam grubą skórę, ale nie będę dłużny. Zwiększ czcionkę. Jak zwiększę czcionkę, to będzie 500 stron. Ja chcę to wydać w formie drukowanej. Ludzie, no, no bez przesady. Ale wiesz, większa czcionka, więcej stron, to więcej kasy. No. A, założyłem się, że BTC nie dojdzie do 100 chyba, tak? Ja nie pamiętam. Musicie mi nie pamiętam, żebym tak się zakładał. Jak wysłać środki z MetaMaska na giełdę po ERC20, gdy mam komunikat niewystarczające środki? No nie masz Ethereum, musisz mieć Ethereum, żeby przesłać tokeny. Potrzebujesz więcej ETH po prostu. Rafał, co z shortem na beczki Palikota? A o co chodzi, bo ja nie znam tematu. A, bo pisz co, Palikotowi tam skomentowałem, czy można to zaszorcić. I oni usunęli ten komentarz, a potem z powrotem napisami już nie usuwali. Ale chodzi o to, że oni tam proponują trzyletnią whisky po 3 latach, bo oni teraz będą ją beczkować, za 130 zł za litr średnio, nie? Mhm. Więc ja stwierdziłem, że jeśli 130 zł za litr, no to ja mogę w tej chwili kupić 3-letnią whisky za litr o wiele taniej w hurcie, nie? I sobie ją zaszorcić, czyli szorcić beczki Palikota i odkupić. To jest czysty zysk, nie? Takich hedging po prostu tej pozycji, nie? No bo 3-letnia whisky za 130 zł za litr, to trochę chyba kuźwa drogo, nie? Nie, 3-letnia za 130 to bardzo drogo.
Tyle wychodzi beczki palikota wychodzą, nie? Ale to za beczkę czy... Nie, za litr, tak? To bardzo drogo. Tam ktoś przeliczył, że 130 za litr z beczki wychodzi. No to wiesz, no to od razu, szczerze mówiąc, ja mogę teraz zapakować, kupić za, o wiele taniej 3-letnią whisky, dobrą, dębową, kupić ją i dostarczyć za 3 lata, kiedy będzie 6-letnia. Czyli ja jestem w stanie za 3 lata dostarczyć 6-letnią whisky z dużej lepszej cenie. Więc mogę zaszorcić beczki palikota z przyjemnością. 100 zł za pół litra, to jeszcze lepiej, ktoś napisał. Rafał, czy ty jeszcze jakieś książki masz? Czy wiesz, wszystkie wtedy obyłeś? Wszystkie poszły? Nie no, wszystkie poszły, niektóre nie zostały odebrane. No, to znaczy, bo ktoś tutaj napisał, że sprzedajesz książki po 800 zł. No to już nie ty sprzedajesz, tylko wolny rynek. Słuchajcie, żeby korzystać z Uniswapa, żeby korzystać w ogóle z Ethereum, musicie mieć Ethereum, bo to jest ten gaz. Jak nie macie gazu, to nie ma nic. Wszystkie przesyłanie Ethereum i nie tylko wymaga... Stara zasada, kto smaruje, ten jedzie. A tokeny ERC20 są smarowane Ethereum. Rafał Zorski, skoro już czytasz te moje komentarze, to czy jest szansa, że dasz znać na Twitterze, kiedy opylasz swoje 4 bitcoiny? On chyba miał 5, nie 4. 5. Tak, da, ja w ogóle pokażę, jak zamknę pozycję. Na razie jeszcze nie zamykam. Czekam sobie, bo nie mam jakiegoś eventu, pod co ma to spadać. No nie sądzę, żeby to by tak spadało po prostu od razu. No. Tyle. Już jestem zmęczony, wiecie, robimy tego Big Short Bets'a. Dzisiaj jeszcze robiłem jeden projekt. Odpalałem i no, wszedłem w rytm programistyczny, taki jak miałem 5 lat temu. Czyli co jakiś czas wyskakuję z tradingiem, ale już intraday mało traduję, nie? Tam DAX-a próbuję wyłapać nasze spadki, to wszystko. No i trzymam PLI, CD Projekta nie tykam, bo tam ludzie się pytali, tam już zostało rozegrane, no ale wygranko na CD Projekcie na razie jest moje. Okay. Czy możliwa jest opłata transakcyjna z MetaMask około $900? Taka jest mi pokazywana w Ethereum. To co to za kontrakt jest? Coś niedobrego się stało. Tak. A MetaMask nie krzyczy na czerwono, że transakcja może się nie udać i daje jakiś dziki gas limit? Coś nie tak jest. Ile jest w tej chwili cena gazu? Bo musiała być cena gazu jakaś z 500. Nie, no, wydaje mi się, że chyba nie ma jakiejś dużej. Gas tracker, już patrzę. Ja też patrzę. Nie, no jest 50 gwei w tej chwili normalna cena, także no bez przesady, nie, coś jest nie tak, niemożliwe. Chyba, że te $900 to nie jest opłata transakcyjna, tylko to, co wysyłasz plus opłata transakcyjna. Jeżeli wysyłasz ETH, to wtedy jest to możliwe, ale samego fee to coś jest nie tak, zdecydowanie nie tak. Na ile realny dla was jest scenariusz, że tym razem BTC już nie spadnie 80%? 0%. No. Uzorski, kim jesteś z wykształcenia? Elektronikiem, ze specjalizacją radiotelewizja i bankowcem. O, tak powiem. Kurna. No. Ale studia rzuciłem, jak mi biznes zaczął iść i w sumie na ostatnim roku przed obroną miałem wybór albo opierdzielić oprogramowanie tam za ponad 200k, albo zdać, to stwierdziłem, dobra, już i tak nie będę nigdzie pracował w korpo, więc mam to w dupie. Ale się wstydziłem przez długi okres czasu tego, bo jeszcze jakiś czas temu to był jakiś wstyd, a teraz to jak ktoś wybiera swój własny biznes i olewa studia, to raczej to jest jedna z lepszych alternatyw. Nie? Chyba, że ktoś chce w korpo pracować, nie? To już jest inna kwestia. Czekam na CD Projekt za 100 zł. No, spoko. A widzieliście tego Sapkowskiego, jak się odpalił i zaczął pozytywnie mówić o grze? Nie wiem, chyba mu zapłacili. Trudno się dogadać o Wiedźmina 4. Sapek stwierdził, że już chyba książki zaczynają spadać i nie sprzedawać się, więc już miło się wypowiada o CD Projekcie. Kiedy będzie można bez tokenu Big Short Bets? Mówiliśmy o tym po sale'u. Tak. Jutro czyli będzie plus minus 2 miesiące. Jutro będzie presale, on będzie czasowy przez 1,5 miesiąca, ale też się, jakby czerpie limit, to się skończy. On ma ustawić cenę na 0,95, potem sale za dolara i potem jakaś tam akcja. I parę rzeczy ogłosimy nowych, nie? No bo pamiętajcie, że całym celem jakby mojej spekulacji jest to, żeby zawsze było underestimate, a potem overestimate, więc największy high będzie już przy narzędziu.
taki jest plan, tak? I tego pilnuję, nie na samym początku, nie? Także będziecie cały czas gdzieś tam zaskakiwani nowymi informacjami. A ten wielorybek fajny na stronie jest. Taki wypasiony. Panie Rafale, pamięta pan, jak rzucał wyzwanie, że procent od wygranych trade'ów przeznacza na cele charytatywne? No, no, w 2018 roku i tam chyba nawet 200 tysięcy wpłaciłem na cele charytatywne z procentów ugranych. Wszystko jest na live'a, możecie przeskrolować mojego Facebooka, ale niestety żaden z mitomanów traderskich nie podjął rękawicy. Oni wolą brać od was hajs, a nie rozdawać się. Ale oczywiście się bronią, że ja znowu zrobię coś pod publikę i tak dalej, i że pieniądze lubią ciszę, i że oni dają, ale nie chcą się ujawniać. Takie pierdolenie. Sorry, to powiem. Wiem, że jadę na tych traderów i tak dalej, ale się pytacie ciągle o nich, więc mówię o swoim zdaniu, nie? No właśnie, czyli projekt shortowałeś kontraktami czy akcjami bezpośrednio? Co? Czyli projekt? Nie projekt. W 2019 akcjami, a teraz kontraktami, no bo no nie miałem tyle kasy, ile to wtedy, nie? Chociaż na City Projekcie dobrze przytuliłem i to jest okej, okay, nie? Ale, a właśnie, a propos szkoleniowców, mogę coś ogłosić? O kurde, może nie. Kojarzycie, jest coś takiego jak taka strona Królowie Życia, nie? Jest taki program, Królowe Życie. Nie oglądam telewizji, więc... Dobra, wykupiłem domenę Królowie Szkoleń. Bo na live, jak mówiłem o Traderze 21, że nie jest moim przyjacielem, nigdy nie był, nie? Powiedziałem, a zrobię stronę i tam będziemy wasze stawki pokazywać. I po prostu zrobiliśmy tabelkę i zestawienie, nie? Jarząbek tyle, Trader 21 tyle, Radek tyle, taki tyle, nie? I będzie można dopisywać jak na GoWorku. Królowe rzuty. Z takim samym efektem zrobię szkolenie taniej. Izabela K, Rafał Z, masz żonę. Szukam tej jedynej cały czas. Intensywnie. Było jeszcze pytanie o token. Tokena będzie tyle, ile się sprzeda. O. Jestem problematycznym partnerem do życia z tyloma pomysłami do robienia. Jestem pojebany po prostu w życiu prywatnym. O kurde, teraz się tak rozmarzyłem. Rafał, Kiełbus jest ustabilizowany. Mike, Satoshi, a ty? Jak tam? Powoli. Stabilnie. Robią się dzieci, nie? Trochę już. Rafał już odhaczył, nie? No. Ile Rafał masz dzieciaków? Ja mam trzech chłopaków. Kurde. To w sumie za nas trójkę zrobiłeś. Yeah. Tak, mamy, tak, żona mnie poprawia, mamy trójkę. Żeby nie było wątpliwości, ja też mam syna, ma 15 lat w tym roku kończy, już jest wyższy ode mnie, także. No mój najstarszy też mnie przerósł, średni już mnie dogania. No, jeszcze czekam, aż najmłodszy się odpali, bo to akurat niedługo tak będzie, w ciągu najbliższego roku też zacznie kurde strzelać do góry. Czy narzędzie będzie całkowicie anonimowe, jakbym chciał sprzedać ruchy kogoś, czy zapewniasz 100% pewności bezpieczeństwa? A czy jeśli połączysz się czyli twój portfel wcześniej nie był do żadnych transakcji wykorzystywany, identyfikowalnych na giełdach, połączysz się przez Oniona i VPN-a i będziesz to robił przez komputer, który kupiłeś w RTV i potem go wyrzucisz, to tak. To jest takie pytanie o bezpieczeństwo. No, większość ludzi wpadała nie ze względu na sprzęt, tylko ze względu na złe używanie informacji. No przecież ten koleś z tego, Silk Road, wpadł przez powiązanie, podobnie pisał, podobny miał nick, nie? I maila swojego zdradził na jakimś forum. Jeśli pamięć mnie nie myli, nie? Do takich rzeczy, jak ktoś chce sobie anonimowo i sposób taki, który znika z komputera, polecam Tails. To jest taki Linux na pendrive, na którym jest przeglądarka właśnie Onion Browser zainstalowana, cały ruch idzie przez Tora, więc i wszystko znika, tak? Czyli odpalamy system z pendrive'a, musimy wszystkie hasła ewentualnie mieć gdzieś zapisane pod ręką, bo ich po prostu w tym systemie nie ma.
I cokolwiek nie zrobimy, zamykamy system, wyciągamy pendrive'a i robi puf, nie ma. Czekajcie, muszę sprostować. Rafał, coś ty się czepił, że trader nazwał cię przyjacielem. Ja pamiętam, jak cię określał, że przyjaciel to za dużo, ale znajomy, z którym miał spinę, ale że cię szanuje. Słuchajcie, jeszcze raz. investcaps.pl, jest tam takie nagranie, że Trader 21 zaczyna od komentowania mojej niby rzekomej spiny z nim. I zaczyna od tego, kiedyś przyjaźniliśmy się z Rafałem Zaorskim, a potem sobie strzelił w kolano i tak dalej. To była jedna z manipulacji, uważam, że to jest manipulacja, bo nigdy się nie przyjaźniłem z Traderem 21 i to dementowałem. Ja z żadnym szkoleniowcem się nie przyjaźnię. U mnie przyjaciół to jest naprawdę na palcach jednej ręki albo dwóch. Mam dużo kolegów, znajomych, ale no bez przesady. I z taką do takiej manipulacji się odniosłem, bo to była manipulacja w kierunku, że coś mu złego zrobiłem. A tu nie chodziło o to, że ja mu coś złego zrobiłem. Uważam, że się nie zgadzam z jego decyzją, żeby bronić XTB w momencie, kiedy dostało 9 milionów kary. On nazywa się Trader 21, czyli jest traderem, zrzesza dookoła siebie jakieś środowisko traderów, które mu zaufało, a na końcu współpracuje z brokerem, który nie rozliczył się z ludźmi, z pieniędzmi i tyle. No i my jako fundacja o tym mówimy. A na końcu w poście, kiedy zarzuciliśmy mu linki afiliacyjne, mówi, że tak się z kolegami z XTB umówił. Ja w ogóle ludzi z XTB też bym nie nazwał ani przyjaciółmi, ani moimi kolegami po prostu. Nie szanuję brokerów z założenia i są do mnie szmaty, jakby zło konieczne, bucket shopy. I idę zgodnie z linią Livermura, Barucha, Soroża, Buffetta i nie będę zmieniał zdania. Ani o szkoleniowcach, ani o brokerach, nie? Brokerach tych, bucket shopach, czyli CFD. Oni są kasynami, a nie brokerami. O giełdzie będę się wypowiadał zawsze z szacunkiem, jeśli są dwie strony, a nie są pośrednikiem, tak samo o tradycyjnych domach maklerskich, nie? Bo one idą zgodnie z duchem rynku od XVII wieku, od pierwszej giełdy w Amsterdamie. A reszta to jest po prostu bullshit. No i brokerzy typu CFD, takie bucket shopy, poniekąd XTB, one powstawały na początku XX wieku i zazwyczaj prowadzili je ludzie niegodni zaufania, czyli na przykład mafiozi, przestępcy, ludzie z półświatka i ludzie związani z hazardem, więc po to, żeby ogolić innych klientów. A teraz jakby to się, można powiedzieć, tak ucywilizowało, ale jakby w takiej nomenklaturze traderskiej jest to najgorszy syf, nie? I tak trzeba to mówić. Prawdziwy rynek to jest dwóch traderów podejmujących swoje decyzje, zawierających umowy i po drugiej stronie, mamy counterpart, a nie counterpart, osobę pośrednika, czyli giełdę, na której możesz zawrzeć transakcję, czyli rynek, nie? I nic więcej, a rynek bierze tylko opłatę za to, że możesz tam stanąć i z kimś pohandlować, nic więcej, nie? Także to jest ta różnica w postrzeganiu rynku, nie? Najlepszy test na sprawdzenie swoich anonimowych zabezpieczeń to wysyłka maila do Białego Domu, że w gabinecie bideta jest bomba, a następnie rozłuchiwanie, czy nadlatuje US Navy. No dobra, tam było, czekaj, było pytanie do Rafała, że czy na imprezie zaczepiają cię nastolatki i myślą, że masz 20 lat. Tak, jakbym się ogolił w sumie, kurde, też bym mógł dawać dużo młodszego. Nie, ale ja mam zrąbaną opinię przez to, nie? Bo ludzie myślą o sobie, że ja jestem taki, o, ostatnio się dowiedziałem, że jakimś, nie wiem, jestem taki kurwiarzem, o tak powiem. A ja jestem bardzo spokojnym gościem, który szuka tej jedynej, to wszystko. Nie? Jakieś coś pyta, jakieś środki, jakaś fundacja, że coś nie rozliczyłeś, coś tam, nie wiem, o co nam chodzi. Nie, cały czas ta książka ci tak kuleje, o to chodzi ludziom, no. Tak. Znaczy książka jest do zwrotu pieniądze, no i mam problem, ze Szoplą nam wywaliło i ci, którzy nas napiszą, to od razu rozliczamy ich. Ale powiem szczerze, ja to zwaliłem. Nie jakieś tą informację. Ja przyznałem się, zwaliłem to kompletnie, jak miałem problemy, w fundacji zwolniliśmy przez 4 osoby, nie było jak tego finansować, do tej pory ja to finansowałem, więc tamto roku mi się totalnie wszystko to posypało, a teraz to składam, jest z opóźnieniem. I to jest moja wina, mówię szczerze i otwarcie i to wszystko wyprostuję. I mam też problem z Szoplo. Wiecie, że Szoplo ten wywaliło dane i ja nie mam danych w tej chwili i muszę to z maili odzyskiwać i tego jest od groma. O, jakieś pytanie. Rafał, a miałeś tak, że poznałeś dupę i się okazało, że tylko na kasę poleciała. No niestety mam problem jako osoba publiczna, bo jak poznaję jakąś dziewczynę,
to ciężko mi jest w ogóle zaufać i jest ogólnie problem. Wcale nie polecam być osobą publiczną, bo to jest po prostu przerypane. Nie? Co robicie ze spisem powszechnym? Przeczytałem te pytania, kurde, które tam są podane do przejrzenia i tak, kurde, powiem szczerze, jakbym miał przysiąść do tego spisu, to by się musiał dobrze przygotować, kurde, wszystkie PESEL-y, adresy i tak dalej, kto ze mną mieszka i... Nie jest to proste, powiem tak. Ale nie, to chyba bardziej chodziło, czy wypełniasz, czy nie wypełniasz. No nie, no nie zabrałem się za to jeszcze, nie wiem, czy się w końcu zabiorę. No. Czy chyba jeżeli nie wypełnisz, to tam nawet jakąś karę ci mogą dać. A tam słuchajcie, ja czytałem teraz jakiś artykuł o jakimś gościu, co go uśmiercili, a on żyje i on teraz nie może odzyskać, nie może zmartwychwstać w majestacie prawa. Tak. To jest problem. No, Rafał, czy piwo ci bez dowodu sprzedają? Dlaczego ciebie najgorzej słychać? Bo jadę bezpośrednio z laptopa, bo jestem u siebie w domu, a tu nie mam dobrego mikrofonu, który mam w Warszawie. Dlatego mnie może być najgorzej słychać. To lepiej zapłacić 5 koła. Ale nie wiem, czy te 5 koła to ci odpuszczą, jak zapłacisz 5 koła. Rafał, powiedz coś o Sorozie, przekrętasie żydowskim. I teraz tak, o właśnie, to jest ciekawa rzecz. Bardzo mało ludzi rozróżnia... Dwie kwestie, na przykład, co myśli o danym człowieku w kategoriach osobistych albo można powiedzieć zawodowych. No i tak, Soros jako spekulant jest naprawdę gościem ogarniętym i udowodnił to i w swoich funduszach Quantum i historycznie rozgrywając wiele sytuacji, to jest gość, którego należy szanować ze względu na jako spekulanta. A to, co robi poza tym, czyli to, co robi z tymi pieniędzmi, które zarobił, to moja opinia taka prywatna jest taka, że ja tak bym nie robił na jego miejscu, nie popieram tego, co on robi, nie? Także to już mnie mniej interesuje. Ale mogę powiedzieć o nim pozytywnie jako o spekulancie, bo zajebiste ma akcje. A to, co robi z tymi pieniędzmi dalej, czyli te wszystkie fundacje i tak dalej, to jest jego wizja świata, ma jakąś tam wizję świata i ją robi. No. Ja się z nią na przykład nie zgadzam, nie? Dla mnie to jest jakaś paranoja, nie? W jakim wieku zostałeś pierwszy raz milionerem? To jest fajne. To ja? No. Najpierw zbankrutowałem w 2001 roku. W 2001 roku, nie? No. To był pierwszy milion. No, a potem go straciłem. ale byłem. Tak? A potem odzyskałem. No, miałem takich wywałek parę, nie? No. Na powodzi straciłem. Odzyskałem potem po kryzysie rosyjskim, bo tam też miałem perturbacje. Potem straciłem w 1999 roku na wzrostach. I potem od 2000 do 2001 ostro zarobiłem na spadkach, na kontraktach terminowych na WIG-u 20. A w ogóle, słuchajcie, z Sorozem jest ciekawa sprawa, bo wszyscy mówią, że on, dobra, jest, no, jest narodu mojżeszowego, tak żeby nie używać słowa wiadomego, ale wcale naród mojżeszowych, czyli sam Izrael, nie jest za Sorozem, on jest przeciwko swojemu własnemu narodowi, nie? Jakby to na takiej zasadzie, że środowiska żydowskie, Kongres Żydów przecież nie popiera Soroza w żaden sposób, nie? I to jest śmieszne. No. Rafał, to się mówi wyznania handlowego. A, okej, okay, dobra. Co tu się dzieje? Zaraz znowu będą marudzić, że gadamy o pierdołach. Mike, przyznaj się, za jaki procent portfela kupiłeś tokeny Rafała? A 1,5 ETH wrzuciłem, to ja mówiłem już, to nie tak. Serio? No. Aha, bo napisałeś faktycznie, kurde, tak. Nie przeczytałem. Druga transakcja chyba, albo pierwsza na tym, zaraz wam powiem dokładnie. No, łatwo, ja tak mój portfel łatwo złapać, bo to jest mikesatoshi.eth. No. I on jest podpięty pod portfel. No. Zrobiłeś sobie adres? Tak, 1,5 ETH, ja zaraz zobaczę ten, zaraz zobaczę, czy to była, ale to była pierwsza albo druga transakcja, tak coś mi się wydaje. Nie będę teraz ściągał. Robienie certyfikatu CMT, czy samodzielnie, spokojnie da się nauczyć analizy technicznej? Rafał, dajesz! Druga transakcja, to była druga, to jest druga transakcja, znaczy właściwie druga mi nie wyszła, to jest trzecia. No jeszcze. Rafał, co sądzisz o robieniu certyfikatu CMT? Czy samodzielnie, spokojnie da się nauczyć analizy technicznej? Co to jest certyfikat CMT? Nieważne!
Może, może Certified Market Trader. Jest jakiś certyfikat tego typu? To jest jak paszport Polsatu pewnie, nie? Albo paszport TVN-u. Jest taki bezsens, że szok, nie? No to macie swoją odpowiedź. Tindera. Kurde, wiesz, że nigdy nie korzystałem, znaczy korzystałem z Tindera w lipcu, na dwóch randkach byłem, a tak to nigdy nie miałem Tindera odpalonego. Tinder dla inwestorów, o, właśnie. No to by trzeba było jakoś nazwać sensownie. Grinder. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że jest taki. Nie, nie, to musiał być Grider. O, Grider. Rafał sobie może kiełbuś śmieszkować, bo ma trzech synów, więc już nikt mu nic nie zarzuci, nie? Ale my, Mike Satoshi, wyglądamy podejrzanie co najmniej. Invest Tinder. CMT to licencja na analityka technicznego. Czyli znaczy się, cłoknij mnie w tyłek. A w ogóle spekulanci są i traderzy bardzo słabym narybkiem na tych, na facetów, nie? Laski stronią od takich. Ale od jakich? No, słyszałem tak od koleżanki, że trader to na zachodzie to już w ogóle. Że to jest hazardista. No bo to najczęściej, wiesz, siedzą po nocach przy komputerze, przecież ile memów takich jest, kurde, kobieta się rozkłada, a facet, kurde, świeczki zapatrzony, nie? O, jakie komputery macie? Ktoś pytał. Ja mam, tak, żona mi podpowiada, czarny. Nie, ja mam składaka, sam składałem, ostatnio robiłem upgrade, mam Athlona tego, przepraszam, Ryzena 5, Radeona 570 do tego, nie pamiętam, 16 albo 32 giga RAM-u i jakiegoś NVMe dysk do tego, w małej budowie zgrabnej, no, bez żadnych fajerwerków. Działa, śmiga, chłopaki mają na czym grać, ja sobie czasami też do niego przysiądę, jak jestem w domu, a tak to siedzę na laptopie. Ja teraz jak mnich jestem, to mi się pytają, kurde, że mam szukać sobie laski, jestem jak mnich, chociaż coś tam może się dzieje. Jaki olej do Mazdy 3BK 2006 benzyna? A to zależy, jaki przebieg ma, wiesz? Jak ma tak do 100 tysięcy, to jeszcze spokojnie można nalać syntetyk 5W30. Jak ma już 300 albo więcej, no to już może minerał, bo syntetyk może po prostu się spalić w cholerę. Mike, czy masz jakiś kontakt z CryptoBerbem? Miałeś go umówić z Zaorem, żeby mu wyjaśnił, że dobra analiza techniczna ma sens. O, kiedyś trzeba będzie to zrobić, tak? Muszę przy tym być, przynajmniej na podsłuchu. No ale wiesz, no to fajnie on wyjaśnił, że analiza techniczna w tej chwili to nie jest te rysowanie tych wszystkich kresek i szukanie jakichś tych, tylko bardzo często to są jakieś tam zaawansowane, nawet komputery kwantowe, jakieś tam różnego rodzaju, no... Że to, co większość ludzi pokazuje jako analiza techniczna, to nie jest żadna analiza techniczna, to jest rysowanie kresek. Nie, ja walczę z tym myśleniem, że to, co jest na wykresie, czyli fiksacja ceny w przeszłości ma wpływ na przyszłość. Jakby bez kontekstu nie ma, z kontekstem ma. Czyli to, że wystąpi potrójne dno, czy poczwórne, czy nietoperz, nie ma żadnego znaczenia, nie? To jest tylko paroida. No. A gdzieś pokazywali ostatnio wykres, że to był cała rodzina Simpsonów po kolei, tak? Do wykresu i dochodziła kreska do brzucha tego, tatusia, nie? Tomik z wierszami ukaże się, jak jeszcze dopiszę parę pozycji. Spokojnie, w tym roku może uda się coś zrobić. O, to jest dobre. Odholowali mi auto. Jak myślicie, zdenerwuje ich 360 zł po jednym groszu? Zdenerwuje na pewno, tylko wiesz, ile waży 360 zł po jednym groszu? Upewnij się, czy doniesiesz. Dobra, panowie, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Wpadłem tak na totalnym spontanie, wracam do pracy. Jeszcze muszę Rafałowi podesłać parę rzeczy.
Tak podsumowując, jutro pre-sale BSB, zapraszam albo i nie. Jak chcecie. No dobra, to pisz, to się od razu puści kontrakt jak trzeba. Dobra, dzięki, trzymajcie się, dzięki, wracam do pracy. A ja cześć. Oj, zmęczony człowiek. Jeszcze raz pracowałem w serwisie Toyota, tam akurat nie mieliśmy Mazdy, a ten model faktycznie, jeżeli to był silnik Wankla, no to jest troszeczkę inna bajka, bo te silniki są wyjątkowe pod wieloma względami. Tak. Gdzie tam można kupić te BSB? Są kontrakty, które zbierają kasę póki co. Samego tokena nie ma jeszcze w obrocie, znaczy w ogóle go jeszcze nie ma. Myślicie, że Chain Binance może prześcignąć ETH przed następną hossą? W transakcjach już chyba nawet wyprzedził. Tam chyba PancakeSwap przebił tego. No. Nie sprawdzałem. Znaczy jestem naprawdę zagorzałym przeciwnikiem używania Binance Chaina do czegokolwiek niż tylko komunikacji w Binance, bo to jest no, trzymanie tam kasy jakiejkolwiek, to naprawdę się skończy. To jak Binance w końcu padnie, a to jest nieuniknione, to naprawdę to będzie rąbnięcie gorsze niż był GOX. 359 kg tyle waży 360 zł w jednogroszówkach. No to jest co ponieść. To trzeba mieć dobry plecak. Bo reklamówkę rąki nie dźwignie. Co myślicie o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do badania wskaźników i ruchów ceny krypto? Tam szukają jakichś różnych sposobów. No, no tak, no sztuczna inteligencja ma co do siebie, że jest przebywa z głupotą, więc... Pękła kreska. Pękła kreska, oczywiście, dobra. Za cienko ją narysowałeś. Stawiamy tutaj drugą, grubszą. Czemu nieuniknione? Bo każda giełda ostatecznie jest zhakowana i pada. No, to jest nieuniknione, no. Dobra, tego nie przebiję. Tego nie... Czekaj, pokaż. Gdzie byś... Pokaż. Nie widzę. A, tu jest. A żeś teraz narysował podwójne, potrójne, poczwórne i po piątne dno. Nie, tego nie przebije, jest dobrze, nie ma się co martwić. W każdym razie... Michael tak jak Rafa powiedział, od jutra presale rusza. Adres kontraktu już wam podaję. Nie podasz. Znaczy nie, no adres tam, gdzie było to wcześniej, to mogę podać. Nie, jest inny kontrakt. Już jest inny? No oczywiście, tamten jest zamknięty, teraz będzie następny. No, ale historia, bo już patrzę, ludzie wysyłają, jest pending i odrzuca. Tamten nie wysyłajcie, jeżeli to wy przypadkiem, tamten kontrakt jest zamknięty, wypełniony, wyłączony i on nie będzie przyjmował, będzie inny adres kontraktu oczywiście. Mike, jak widzisz realnie CRO, słuchaj, Rafał G, powiem w ten sposób, no, widząc co robi Crypto.com, jak się rozwija, no to ja na spokojnie sobie patrzę na to, no i poniżej dolka nie oddam tego CRO, a mam tego kilkadziesiąt tysięcy, tak, no 100 tysięcy jeszcze nie mam CRO. No. Czekaj, gdzie ja to mam? Jutro. Tak, zrobimy tak, żeby było widać. Dropwet, słuchaj, powiem w ten sposób. Nie oglądam Piotra Ostapowicza. Jeżeli faktycznie zrezygnował z i już nie ma zamiaru wrócić, no czy odpokutował, to jest inna kwestia. Musiałbyś zapytać tych, którzy stracili na tych skamach pieniądze. Ale jeżeli robi no robotę, no i bardzo dobrze, niech każdy ogląda, na co ma tam ochotę i nie widzę problemu, tak? No, jeżeli jeszcze parę miesięcy będzie normalnie działał, to nie widzę problemu, żeby tutaj uznać, że faktycznie. Mam nadzieję, że to wystarczy, co na czacie napisałem. Chyba, że raz sobie tło jeszcze takie zrobię. Na czym trzymać XRP? Na dowolnym portfelu, który XRP obsługuje, pamiętaj tylko, że 20 XRP musisz tam mieć, chociaż są jakieś myki, żeby 15 z tego odzyskać. Tak, można go wygasić, ten portfel. Tak, co miałem mówić? No o 23 będziemy kończyć. Czy będzie na Binance? Tego nie wiem. Jeżeli Binance zaprosi, to tak, ale nie, z tego co wiem, to Rafał nie aplikował do Binance'a, bo na tym mu nie zależy. Czemu Binance ma upaść? Nikt nie mówi, że Binance upadnie i nikt nie widać, żeby to miało upaść, ale jeżeli by upadł, upadnie. To wtedy wiadomo. W końcu skakują i upadnie. No Mike, no spójrz na historię, no. Nie było żadnej dużej giełdy, która by w końcu nie została skakowana i nie zdechła. No.
Dobra, muszę sobie zanotować w kalendarzu. 25 kwietnia 2021 przewidziałem upadek Binance'a. No. Funds Alsa Few, tak, oczywiście. Nie, no, słuchajcie, no wszystko da się zhakować. No, Bitcoina bezpośrednio nie, ale portfele, no to wiadomo, że równe rzeczy się mogą zdarzyć. No. Ktoś w końcu naprawdę polegnie, no ktoś w końcu położy łapy i tyle z tego będzie, no. O kurde, Paweł Basiukiewicz rzucił polskie emocje w Licheniu, podobnie jak w centralnym Londynie. Normalnie ktoś tu się na mojej sławie chce wybudować. Kreska nie wytrzymuje, jak nie, już jest nowa postawiona, a tutaj nie ma szans, żeby to przez to przeszło. Takie zasieki postawiłem, że... No. Do 500 dolarów. Czy MetaMaska też można zhakować? Można zhakować MetaMaska, jeżeli masz inne, jeżeli masz dziurawą przeglądarkę i inny dodatek, który dobierze się do danej przeglądarki i po prostu sobie wczyta dane z MetaMaska, gdy go odpalisz. Why not? Wszystko da się zhakować. Portfela sprzętowego bez dostępu bezpośredniego, jeżeli masz go zainicjowanego i nigdy nie wpisywałeś nic z SIDA, się nie da. Natomiast wszystko, co masz na komputerze, musisz założyć, że się w końcu da skakować, więc no, uważajcie, panie i panowie. Do kiedy potrwa Prisale, czy obsługujecie tylko ETH jak ostatnio? Prisale będzie obsługiwał Ethereum, USDC, USDT i DAIA, ponieważ odnośnikiem będzie cena dolarowa de facto największy, najważniejszy. Do kiedy powiedział Rafał, że niby ma trwać półtora miesiąca, chociaż ja słyszałem o krótszym terminie, może się przesłyszałem. Natomiast uwaga z wpłatami z ETH, kurs ETH będzie przeliczany na datę zamknięcia kontraktu. Nie na datę wpłaty, nie na datę rozpoczęcia, tylko na datę zamknięcia. I jeszcze jest taka sytuacja, że zamknięcie kontraktu może nastąpić wcześniej, jeżeli wpłata dolarów i lub ETH przekroczy pewne progi, które też jeszcze ich nie znam ostatecznie. MetaMaska mogą wam schakować na trzy sposoby. Po pierwsze, gdzieś swojego SIDA dacie. Po drugie, zainstalujecie gówno program na komputerze. A po trzecie, łazicie po gówno DEX-ach i nie patrzycie, jakie uprawnienia nie dajecie temu DEX-owi. Są takie DEX-y, które potrafią mieć uprawnienia do zarządzania całym twoim portfelem. I wtedy, jeżeli dasz takie uprawnienia, to ci wyczyszczą konto. W większości przypadków te wszystkie zhakowane osoby można, jeżeli oczywiście, bo to on zawsze twierdzi, ja nic nie zrobił, ja tylko pociągnął. No. I generalnie rzecz biorąc, zwykle się kończy to tak, że później, aha, ale jednak to jednak moja wina. No niestety. Czy można zhakować kod Bitcoina? Kod Bitcoina jest otwarty źródłowy, hakuj do woli. Tak. Będzie audyt BSB. Tak, już go zrobiłem. Czy jak Coro przeszła na swój blockchain, to na tym samym łańcuchu nie mogę wydrukować pierdylion CRO, a to zależy od warunków ich łańcucha. Jeżeli łańcuch dopuszcza wydrukowanie pierdyliona CRO, to może się tak stać, nie wiem. Gdzie najlepiej uczyć się o programowaniu blockchaina? Na GitHubie. Bitcoin.org, tam masz Bitcoin Developer Guide i Blockchain Developer Guide, gdzie masz wszystko opisane. Kod Bitcoina masz na GitHubie, kod Ethereum masz na GitHubie, masz dokumentację całą do Ethereum też na Read the Docs, także proszę bardzo, dużo czytania jest co robić. Czy można w MetaMasku, czy w MetaMasku można usunąć uprawnienia danego DEX-a? W samym MetaMasku nie. To by trzeba było zdjąć. Uprawnienia DEX-a to jest, że powiedziane, to jest uprawnienie dla DEX-a na używanie jakiegoś coina. Więc trzeba by wejść na kontrakt tego coina, którego chcemy unieważnić i DEX-owi ustawić uprawnienie na zero. Po prostu. Jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że dany DEX może nas urobić uja. Na MetaMasku jest... Używanie czegokolwiek innego niż OneIncha i Uniswapa, no to jest no, moim zdaniem ryzykowne. Na MetaMasku jest Connected Sites, można usunąć. Jaki jest stosunek BTC do ETH w twoim portfelu? W tej chwili mam więcej ETH ze względu na to, że przy ETH pracuję, a Bitcoina mam jakieś ułamki, które gdzieś tam mi się udało nazbierać. Niestety... Przez dłuższy czas byłem nocoinerem i zmieni się to chyba dopiero po pęknięciu bańki.
Język programowania ETH i RC120 to Solidity. Nie mylmy, RC20 to jest tylko standard, to jest tylko interfejs. Solidity to jest język, w którym się pisze kontrakty pod Ethereum oczywiście. Znaczy jest, można w innych językach, ale akurat Solidity jest najbardziej rozwijane, rozbudowane i ma najdroższy chyba kompilator z tego co wiem. Czemu byłeś no coinerem? Bo mnie kilka osób, mówiąc brzydko, wykorzystało, nie zapłaciło za wykonaną pracę i się pozadłużałem, musiałem się spieniężyć doszczętnie co do grosza, więc byłem no coinerem. Ale w sądzie się to w końcu gdzieś tam wyjaśni za jakiś czas. Daj linka do projektu BSB, bigshortbets.com. No kurczę, podawałem wcześniej, przewiń trochę jest. Jak działa SAFU na Binance? No to wie tylko CZ chyba. Tak. Tak, dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jest kolejny, może zabierzemy te kreski. Dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy Bitcoin umiera. Słuchajcie, to jest kolejny raz. Jaki to jest poziom? Czekaj, zaraz powiem dokładnie, ile razy Bitcoin umarł. 47, oficjalnie. 55. Czekaj. Bitcoin umarł 407 razy oficjalnie. Już szeruję. Żeby nie było, że sobie wymyślam jakieś liczby z powietrza. Share screen. To jest ten. Proszę bardzo. Linka zaraz rzucę. Jest taka stronka, na której znajdują się wszystkie fake newsy pod tytułem Bitcoin umarł. I można sobie przejrzeć, jak często. W ciągu ostatnich 3 miesięcy umarł raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy. Mostre CND, tak, 20 kwietnia ostatnie newsy. Tak, śmierć w roku, w 2000, właśnie fajnie widać, tak? W 2017 było 124 razy, później tylko 93, 40. 2020 bardzo mało, bo tylko 14 razy umarł. W tym roku już mamy 14 razy i ciąg dalszy nastąpi. No, tak, tak. Także za chwilę mamy kolejną śmierć na Bitcoinie oczywiście, o tutaj poprzebijane wszystko. No, także. Zamieniam Fort na ETH, ale dana transakcja pokazuje się, że wartość to 0 ETH w portfelu Binion Fort bez przypisanej wartości USD. Nie wiem, co o tym myśleć. Prawdopodobnie masz dodany token Fort, albo ktoś się zrobił w ciula i dał ci jakiś token, który nie jest tak naprawdę tokenem Fort. Sprawdź na stronie projektu, czy masz dobry adres tokena wprowadzony do portfela. Skąd wy macie informację, że Musk sprzedał połowę BTC? Bo ja przeglądam jego Twittera i nic tutaj nie ma takiej informacji. Insider info od znajomego Muska. Insider od Muska. Falanie XRP to fake, nie wiadomo. Nie, to po prostu brat Gerlinghardt powiedział, że oni nie wykluczają żadnej możliwości, ale to no. Zrobić fałd z ADA na BSB, to może będzie to Lambo. No, do tokena BSB jeszcze chwilę potrwa. No dobra, Rafale, będziemy kończyć, bo jeszcze zrobię podsumowanie tutaj takie, także 23. Dobra. Rynek spada, Bitcoin umarł po raz kolejny i tu nie ma co już w ogóle, nie ma sensu. Dzięki to już wszystkim i pozdrawiam i do następnego. Dzięki, cześć, Rafale, cześć. Cześć wszystkim na czacie. Dobra, słuchajcie. Bitcoin umarł. Koniec. Koniec. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteście wolni, możecie iść. Przypominam o monetce. Włączę sobie monitor. Cóż jeszcze wam mogę powiedzieć? Oczywiście leci w dół. Koniec, to już jest koniec. No, 42 tysiące mówicie. No, na razie to jeszcze musi 47,555. Być może będzie 42 tysiące, zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj będzie walka o te. No, dobra, słuchajcie, dzięki za kolejną kryptowalutową niedzielę z Majkiem. I tyle właściwie. No z Piotkiem Misiurkiem, no fajne materiały nagrywa, także spoko. No. Gasimy światło i do spania, dokładnie. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka z kryptowalutami, kryptowalutowej niedzieli z Majkiem. Ja się z wami żegnam, widzimy się za tydzień. Koniec.
Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.